Święta Teresa Zawini, Księga Życia, rozdziały od 33 do 37, rozdział 33, o założeniu klasztoru świętej Józefa, ciąg dalszy, jak jej kazano usunąć się od tej sprawy i jak długo trwało to usunięcie, różne, jakie w tym czasie miała utrapienia, jak ją Pan w nich pocieszał, rozdział 34, jak zmuszona została rozkazem prowincjała opuścić miasto i udać się do pewnej osoby wysokiego rodu dla pocieszenia jej w smutku, w jakim zostawała, co tam się wydarzyło i jak wielką łaskę Pan jej uczynił, używając za narzędzie do pobudzenia pewnego znakomitego kapłana ku gorliwszej służbie jego, z czego sama potem miała pomoc i obronę od niego. Są tu rzeczy bardzo godne uwagi. Rozdział 35. Dalszy ciąg o założeniu klasztoru chwalebnego Ojca naszego, świętego Józefa, jakimi drogami Pan zrządził i doprowadził do tego, aby w tym klasztorze zachowywało się święte ubóstwo. Z jakiego powodu opuściła ową panią, u której zostawała, różne inne wydarzenia. Rozdział 36. O tym samym dokończenie, jak wreszcie sprawa podjęta doszła do skutku i stanął ten klasztor chwalebnego świętego Józefa, jak wielkie przeciwieństwa i prześladowania podniosły się przeciw siostrom za przywdzianiem habitu, jakie cierpienia niezmierne i pokusy przebyła sama, jak z tego wszystkiego Pan ją zwycięsko wyprowadził na cześć i chwałę swoją? Rozdział 37. Jakie skutki pozostawiała w niej każda łaska, użyczona przez Pana? Jak wielką jest rzeczą i wszelkiej usilności godną każde najmniejsze pomnożenie chwały niebieskiej? Jak żadna trudność nie powinna nas zrażać, gdy chodzi o nabycie takich dóbr, które trwają wiecznie? Rozdział 33. O założeniu klasztoru świętej Józefa, ciąg dalszy, jak jej kazano usunąć się od tej sprawy i jak długo trwało to usunięcie, różne, jakie w tym czasie miała utrapienia, jak ją Pan w nich pocieszał, Tak więc sprawa nasza była na dobrej drodze i tak bliska ukończenia, że już nazajutrz miały być spisane umowy, gdy niespodzianie nasz ojciec prowincjał, jak wspomniałam wyżej, zmienił zdanie. Stało się to, sądzę, szczególnym zrządzeniem Bożym, jak tego i dalszy przebieg rzeczy był dowodem. Pan, tylu modlitwami ubłagany, sam wziął w ręce to dzieło, aby się stało doskonalsze i w inny sposób przyszło do skutku. Skutkiem jego odmowy spowiednik mój natychmiast zabronił mi zajmować się dalej tą sprawą, a Bóg wie, ile przykrości i utrapienia kosztowało mnie doprowadzenie jej do tego stopnia, na którym się w tej chwili znajdowała. Zakaz ten i moje skutkiem jego zaniechanie przedsięwzięcia stwierdzało niejako sądy nieprzychylnych, że były to tylko mrzonki kobiece. Na mnie szczególnie wzmogły się szemrania, choć wszystko, co dotąd była uczyniła, było z polecenia prowincjała. 2. W klasztorze wszystkie na mnie krzywo patrzyły za chęć moją założenia klasztoru ściślejszego. Siostry poczytywały to sobie za obelgę. Wszak i tu, mówiły, równie dobrze mogę służyć Bogu, mając przed oczyma przykłady innych lepszych niż ja, znać żadnego nie mam przywiązania do domu. Inaczej byłabym wolała dla niego wystarać się o fundusz obiecany, niż wynosić go gdzie indziej. Jedne odgrażały się, że mnie zamkną do karceru. Drugie, ale takich było niewiele, odzywały się choć słabo w obronie mojej. Ja czułam dobrze, że z niejednego względu mają słuszność. Próbowałam niekiedy tłumaczyć się, ale nie mogąc wyjawić rzeczy głównej, to jest rozkazu, jaki miałam od Pana, widziałam w końcu, że nie ma co robić i milczałam. Zresztą Panu życzał mi tej bardzo wielkiej łaski, że wszystkie te przeciwieństwa najmniejszego mi nie sprawiały niepokoju, ale wszystko to, a szczególnie poniewolne zaniechanie zamiaru, z taką znosiłam łatwością i z takim zadowoleniem wewnętrznym, jakby mnie to nic nie kosztowało. Nikt temu nie chciał dać wiary. Samyż nawet osoby bogomyślne, które ze mną przestawały, były przekonane, że muszę być bardzo zawstydzona i zmartwiona. Owszem, nawet i spowiednik mój nie mógł tego pojąć. Mnie zaś zdawało się, że skoro uczyniłam wszystko, co było w mojej możności, on rozkaz pański do niczego więcej mnie nie obowiązuje i spokojnie pozostawałam na dawnym miejscu, bo było mi tam dobrze i przyjemnie. Nigdy jednak ani na chwilę nie zdołałam rozstać się z tym mocnym przekonaniem, że choć ja żadnego na to nie mam sposobu, przecie to, co Pan kazał, stanie się. Nie wiedziałam kiedy i jak, ale byłam zupełnie pewna, że dojdzie do skutku. 3. Inna rzecz za to bardzo głęboko w tym czasie mnie dotknęła, mianowicie list,
jak i otrzymała moc spowiednika swego, a w którym tenże takie mi czynił wyrzuty, jak gdybym ja w czymkolwiek była się sprzeciwiła woli jego. Taka widać była wola pańska, by i z tej strony dla mnie najboleśniejszej nie ominęło mnie cierpienie. Wśród tego mnóstwa prześladowań zdawało mi się bowiem, że przynajmniej od spowiednika mogę się spodziewać pociechy. Pisał mi więc, że chyba już musiałam się przekonać, że wszystko to, czego się dobijałam, było tylko mrzonką. Niechże więc już teraz się poprawię i z niczym się nie wyrywam, ani już więcej o tym nie wspominam, boć widzę, jakie z tego urosło zgorszenie i inne rzeczy tym podobne, jakby umyślnie dobierane dla zrobienia przykrości. List ten zmartwił mnie więcej niż wszystkie inne przykrości razem wzięte. Lękałam się, czy snać rzeczywiście z mojego powodu i z winy mojej Bóg nie został obrażony. Jeśli te widzenia moje były złudzeniem, wtedy, tak myślałam sobie, i wszystka modlitwa moja wewnętrzna jest czczą tylko marą i ja sama najsrożej oszukaną i najnędzniejszą istotą. Obawy te i trwogi tak mnie nękały, iż wszystka byłam wewnątrz zmieszana i w najgłębszym smutku pogrążona. Ale Pan, jak nigdy we wszystkich tych utrapieniach, jakie dotąd opisałam, mnie nie opuścił i po wiele razy, o czym tu nie ma potrzeby mówić, pocieszał mnie i umacniał. Tak i w tym zdarzeniu przybył mi na ratunek i rzekł do mnie, bym się nie dręczyła, że nie tylko nie obraziłam go w tej sprawie, ale owszem, bardzo się jemu przysłużyłam, że mam czynić według zalecenia spowiednika i milczeć na teraz, aż przyjdzie czas podjęcia sprawy na nowo. Słowa te takim mnie napełniły pokojem i weselem, iż całe ciążące nade mną prześladowanie wydało mi się niczym. 4. W tym przejściu nauczył mi Pan, jakie to szczęście nieocenione ponosić utrapienia i prześladowanie dla Niego. Takie prócz wielu innych korzyści widziałam w sobie od tego czasu pomnożenie miłości Bożej, że na ten widok sama nad sobą się zdumiewałam. Z tego to źródła powstaje we mnie ta nieugaszona, którą dotąd czuję w sobie, żądza cierpienia, a inni tymczasem wyobrażali sobie, że jestem bardzo zawstydzona i zmartwiona niedojściem do skutku zamiarów moich. Taką w istocie byłabym, gdyby Pan w tej ostateczności nie był mnie darzył takimi niesłychanymi łaskami. Wówczas poczęły na mnie przychodzić wielkie zapały miłości Bożej, o których mówiłam, i zachwycenia. Trzymałam je jednak w ukryciu i nikomu nie mówiłam o tych niebieskich łaskach. On, świątobliwy dominikanin, trwał, tak samo jak ja, w niezachwianym przekonaniu, że rzecz się zrobi, a ponieważ ja już w to wdawać się nie chciałam, aby nie być nieposłuszną spowiednikowi swemu, więc on sam z przyjaciółką moją prowadził dalej rokowania i pisali o tym oboje do Rzymu, i plany swoje przedstawiali. 5. Ale i diabeł nie próżnował. Snać za sprawą jego dowiedziano się czegoś o objawieniu, jakie miałam otrzymać w tej sprawie. Wiadomość ta przechodziła z ust do ust, aż wreszcie przybiegano do mnie z wielkim przerażeniem i ostrzegano mnie, że czasy są złe, że kto wie, czy nie będę miała jakiej sprawy, czy mnie nie pociągną przed Trybunał Inkwizytorów. Mnie to ostrzeżenie wydawało się zabawne i szczerze z niego się uśmiałam. W tej materii nigdy nie miałam najmniejszej obawy i byłam pewna siebie, że w rzeczach wiary nikt mi nic nie zarzuci, że za każdą prawdę zapisaną w Piśmie Świętym, za każdy artykuł wiary, owszem za każdą najmniejszą ceremonię kościelną tysiąc razy gotowa jestem śmierć ponieść. Odpowiedziałam zatem, że mogą być o to spokojni, że bardzo źle byłoby z duszą moją, gdyby w niej było cokolwiek, za co bym się miała bać inkwizycji, że gdybym podejrzewała w sobie choć ślad czego podobnego, sama bym się stawiła na badanie przed sądem. Gdyby mnie zaś fałszywie oskarżono, Pan mocen jest wybawić mnie i prześladowanie obrócić mi w pożytek. Udałam się znowu w tej potrzebie do mojego ojca dominikanina, męża, jak mówiłam, tak uczonego, że spokojnie polegać mogłam na zdaniu jego. Wówczas już powiedziałam mu szczegółowo, o ile zdołałam najjaśniej o widzeniach, sposobie modlitwy i o wielkich łaskach, jakie mi czynił Pan, usilnie go prosząc, aby dobrze to wszystko rozważył i objaśnił mnie, czy jest w tym cokolwiek bądź niezgodnego z Pismem Świętym i powiedział mi zdanie swoje o całym moim stanie wewnętrznym. Odpowiedź jego uspokoiła mnie bardzo, a i on sam, zdaje mi się, z tej rozmowy odniósł pożytek duchowy, chociaż bowiem i przedtem już wiódł życie w wysokim stopniu cnotliwe,
Przecie od danego czasu począł o wiele więcej poświęcać się modlitwie wewnętrznej, a pragnąc mieć więcej swobody do oddawania się temu świętemu ćwiczeniu, usunął się do innego, samotnie położonego klasztoru swego zakonu, gdzie zostawał przeszło 2 lata, póki go, z wielką jego przykrością, posłuszeństwo nie powołało stamtąd na inne stanowisko, bo jako zakonnik ze wszech miar znakomity, potrzebny był zakonowi swemu. 6. Dla mnie jego usunięcie się dotkliwą było stratą, ale go nie wstrzymywałam, widząc jak wielki z samotności swojej odniesie pożytek, bo gdym się bardzo trapiła z powodu odejścia jego, Pan rzekł do mnie, bym się pocieszyła i nie martwiła, bo idzie on pod dobrą władzę. W rzeczy samej, wyszedł stamtąd z takim postępem w doskonałości i tak wysoko uduchowiony, że jak mi mówił za powrotem, wszystko by oddał za te 2 lata samotności. I ja też mogłam powiedzieć toż samo, bo gdy przedtem uspokajał mnie i pocieszał tylko światłem nauki swojej, teraz tym skuteczniej to czynił wysokim, jakiego był nabył, doświadczeniem w rzeczach nadprzyrodzonych i w drogach życia duchowego. W samą porę Bóg go na powrót przyprowadził do nas, w chwili, kiedy pomoc jego była nam potrzebna do założenia klasztoru naszego, gdy już z woli Najwyższego miał stanąć. 7. 5 czy 6 miesięcy trwało to nakazane mi milczenie. Przez cały czas trzymałam się z daleka od tej sprawy i ani słowem o niej nie wspomniałam. Pan też w tym czasie ani razu nie ponowił mi swoich co do niej rozkazów. Dlaczego tak zamilkł? Tego zrozumieć nie mogłam, mimo to jednak ani na chwilę nie rozstałam się z myślą, że bądź co bądź rzecz przyjdzie do skutku. Pod koniec tego czasu, w miejsce rektora, który dotąd sprawował rządy Towarzystwa Jezusowego w naszym mieście, Bóg w dobroci swojej przysłał drugiego męża wysokoduchowego, pełnego rozumu, męstwa i gruntownie uczonego. Przybył on dla mnie w sam czas, bo w wielkiej wtedy byłam potrzebie. Spowiednik mój, będąc zależnym od rektora i ściśle trzymając się tej cnotliwej zasady, niezmiernie przestrzeganej w Towarzystwie Jezusowym, że żaden nie uczyni kroku ważniejszego bez zgody i pozwolenia zwierzchnika, choć dobrze rozumiał ducha mego i pragnął coraz wyższego postępu mego, nie śmiał przecie stanowczo rozstrzygać w pewnych razach, do czego i miał słuszne swoje powody. A tymczasem duch mój rwał się naprzód z coraz silniejszym zapałem i bardzo cierpiał na takim skrępowaniu, choć mimo to wszystko nigdy w niczym nie odstępowałam od rozkazu spowiednika. 8. Któregoś dnia, gdy bardzo byłam zasmucona, widząc czy sądząc, że spowiednik mi nie wierzy, Pan rzekł do mnie, bym się nie smuciła, nie za długo bowiem to utrapienie się skończy. Słowa te bardzo mnie ucieszyły, bo zrozumiałam je tak, jakobym nie za długo miała umrzeć, o czym nie mogłam wspomnieć bez wielkiego rozradowania wewnętrznego. Wkrótce jednak przekonałam się jasno, że obietnica pańska odnosiła się do nastania rektora, o którym mówiłam. Istotnie wraz z przybyciem jego zmieniły się okoliczności, które były i powodem utrapienia mego. Nowy rektor nie krępował już ojca ministra, spowiednika mego. Zalecał mu owszem, by mnie pocieszał, upewniając go, że nie ma czego się obawiać, by zatem już nie prowadził mnie taką ciasną drogą, a pozostawił swobodę działania duchowi pańskiemu. Bo rzeczywiście, przy tych wielkich zapałach i uniesieniach, jakie miewałam, duszy mojej, pod dawnym uciskiem nieraz jakoby tchu brakło. 9. Rektor ten przyszedł mnie odwiedzić. Miałam mu, według zalecenia spowiednika, otworzyć duszę z wszelką swobodą i jasnością. Zwykle czułam wielki wstręt do takich zwierzeń postronnych, ale tym razem było inaczej. W chwili, gdym przystępowała do konfesjonału, doznałam w głębi duszy nieopisanego jakiegoś uczucia, jakiego ani przedtem, ani potem nie pamiętam, bym kiedy dla kogo bądź innego doświadczyła. Żadnymi słowy ani nawet w przybliżeniu i przez porównania nie potrafię objaśnić, jak to było. Tyle tylko mogę powiedzieć, że było to jakieś rozradowanie ducha i jasne w duszy przeświadczenie, że ta dusza mnie zrozumie, że jest między nami zgodność ducha, ale jak ono powstało, tego, powtarzam, nie pojmuję. Gdybym przedtem z nim rozmawiała, albo gdyby kto przedtem był mnie korzystnie o nim uprzedził, owa radość moja i pewność, że będę zrozumiana, mniej byłaby dziwna, ale nigdy do tego czasu nie zamieniłam z nim jednego słowa ani on ze mną. Nigdy też nic o nim nie słyszałam. Przekonałam się potem dowodnie, że mnie duch mój nie mylił, bo wielką pod każdym względem, z mojego z nim poznania,
Na duszy korzyść odniosłam. Jego sposób prowadzenia doskonale przypada do usposobienia dusz, którym Pan już dał wysoko postąpić w doskonałości. Takie on nie prowadzi krokiem, ale je nagli do biegu. Doskonale umie pobudzać duszę do umartwienia i oderwania się od świata. Do tego widocznie, prócz wielu innych łask, ma on szczególny dar od Pana. 10. Od pierwszej chwili swojej z nim zetknięcia się, poznałam ten sposób jego. Poznałam, że jest to dusza czysta i święta, posiadająca w wysokim stopniu dar rozeznania duchów. Wielką mi kierunek jego przyniósł pociechę. Wkrótce po moim z tym mężem Bożym zapoznaniu się, Pan począł znowu mnie naglić o podjęcie na nowo sprawy założenia klasztoru. Podał mi wiele różnych powodów i szczegółów i kazał mi powtórzyć je rektorowi i spowiednikowi mojemu, aby mi przeszkód nie stawiali. Niektóre z tych szczegółów tak na nich podziałały, że bali się ich nie uwzględnić, szczególnie rektor, który pilnie badając cały przebieg sprawy, nigdy nie wątpił o tym, że zamiar nasz jest z Ducha Bożego. Ostatecznie obydwaj zważywszy wszystkie powody, nie śmieli odważyć się na dłuższy opór. 11. Za czym spowiednik mój dał mi na nowo pozwolenie przykładania się do zamierzonej sprawy wedle wszystkiej możności mojej. Widziałam dobrze, na jakie trudności się narażam będąc prawie sama jedna. A środki posiadając bardzo szczupłe, postanowiliśmy prowadzić rzecz w jak największym sekrecie. W tym celu prosiłam jedną z sióstr swoich, nie mieszkającą w mieście, aby kupiła dom upatrzony i urządziła go jakby dla siebie. Pieniądze na to kupno Pan zesłał dziwnymi drogami, o których długo byłoby tu mówić. W tym wszystkim pilną miałam baczność, bym nic nie uczyniła przeciw posłuszeństwu, ale przełożonym nic nie mówiłam, wiedząc dobrze, że gdyby oni się dowiedzieli, wszystko byłoby stracone, jak za pierwszym razem i gorzej jeszcze, z wystaraniem się o pieniądze, z wynalezieniem domu, z umówieniem się o cenę, z urządzeniem jego niezliczone miałam kłopoty, często sama jedna. Przyjaciółka bowiem moja, choć robiła co mogła, ale mało mogła, tak mało, że było to jakby nic, tyle tylko, że wszystko robiło się w jej imieniu i za jej pośrednictwem, ale cały ciężar kłopotów spadał na mnie, a ciążył mi tak, że dziś się dziwię, jak to wytrzymałam. Nieraz w strapieniu swoim mówiłam Panu, Panie, czemu mi każesz brać na siebie rzeczy prawie że niemożliwe? Jestem słabą kobietą i gdybym przynajmniej miała swobodę, ale skrępowana z tylu stron, bez pieniędzy, bez sposobu dostania ich ani na brewę, ani na wszelkie inne potrzeby. Cóż ja, Panie, mogę zrobić? 12. Raz gdy byłam w skrajnej potrzebie, nie mając za co nająć koniecznych robotników i rady już nie widząc, ukazał mi się świętej Józef, prawdziwy mój ojciec i możny opiekun i upewnił mnie, że pieniędzy mi nie zabraknie, że mogę bez obawy zawrzeć umowę, co i uczyniłam, nie mając szelonga w kieszeni, a Pan zaradził potrzebie w sposób taki, że zdumiewali się wszyscy, którzy się o tym dowiedzieli. Dom wydawał mi się mały, tak mały, że niepodobna zdawało się urządzić w nim klasztoru. Chciałam dokupić drugi, przytykający do niego, który choć również niewielki, mógłby przecie służyć za kościół, ale nie miałam za co, ani sposobu żadnego skąd dostać potrzebnych pieniędzy, nie wiedziałam co począć, ale jednego dnia po komunii Pan rzekł do mnie, już ci raz powiedziałem, byś się umieściła jak możesz, potem jakby z oburzeniem dodał, o chciwości rodzaju ludzkiego, więc i ziemi boisz się, że ci zabraknie, ileż razy ja spałem pod gołym niebem, nie mając kędy się schronić. Przerażona tym wyrzutem i czując całą słuszność jego pobiegłam do owego domku. Wymierzyłam go i przekonałam się, że zmieści się w nim klasztor przyzwoity, choć mały. Za czym nie troszcząc się już o nabycie drugiego domu, kazałam oporządzić ten, z grubsza i bez żadnych wymysłów, aby tylko w nim żyć można bez szkody dla zdrowia, co i zawsze przy zakładaniu naszych klasztorów zachowywać się powinno. 13. W dzień świętej Klary, w chwili gdy szłam do komunii, ukazała mi się ona, przedziwną pięknością jaśniejąca i rzekła mi, bym uzbroiła się w męstwo i dalej prowadziła dzieło rozpoczęte, a ona mi dopomoże. Powzięłam odtąd wielkie do niej nabożeństwo, a obietnica jej w zupełności się sprawdziła. Klasztor bowiem żeński jej zakonu, położony w pobliżu naszego, wspomagał nas zaopatrując w pierwsze potrzeby do życia, a co ważniejsze, tak mi dopomogła do spełnienia się głównego pragnienia mego, że toż ubóstwo, jakie święta zaprowadziła w domach swoich,
zachowuje się i w naszym, i my także żyjemy z jałmużny. Niemało mnie to kosztowało zachodu, nim ten punkt został nieodwołalnie zatwierdzony powagą Ojca Świętego. Takiż nigdy już naruszony być nie może, i nigdy klasztory nasze nie będą miały stałych dochodów. I to jeszcze łaskę czyni nam Pan, znać także za przyczyną najmilszej świętej, że choć nikogo o nic nie prosimy, najłaskawsza opatrzność Jego dostarcza nam hojnie wszystkiego, czego potrzeba. Niech będzie błogosławiony za wszystko. Amen. 14. W 3 dni potem, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi, gdy modląc się w kościele należącym do klasztoru zakonu chwalebnego świętej Dominika, wspomniałam na mnóstwo grzechów i szczegółów niecnotliwego życia swego, z których przed laty w tym kościele się spowiadałam. Przypadło na mnie zachwycenie tak wielkie, że prawie odeszłam od siebie. Nie mogąc się utrzymać na klęczkach, usiadłam. Nie byłam nawet zdolna widzieć podniesienia hostii i słuchać mszy świętej, o co później miałam niejaki niepokój w sumieniu. W tym stanie wydało mi się, jak mnie ubierają w szatę dziwnie białą i jasną. Z początku nie widziałam, kto mnie ubiera, potem dopiero ujrzałam przy boku swoim, z prawej strony Pannę Najświętszą, a z lewej opiekuna mego, świętej Józefa. Oni to we dwoje tak mnie ubierali. Jednocześnie było mi dane do zrozumienia, że już jestem oczyszczona z grzechów swoich, a gdy już byłam ubrana niewypowiedziane, czując w sobie uwielbienie i rozkosz, Najświętsza Panna wzięła mnie za ręce i rzekła mi, że bardzo jest rada z mojego nabożeństwa do chwalebnego świętej Józefa, że mam być pewna, iż zamierzony przeze mnie klasztor przyjdzie do skutku, że będzie w nim gorliwa służba Panu i im obojgu, że choć kierunek, któremu się poddaję, nie przypada mi do smaku, mam przecie być spokojna o to, że pierwsza gorliwość w tym nowym domu nigdy nie ostygnie, bo oni go opieką swoją otoczą, jak i Syn jej już nam obiecał, że będzie z nami mieszkał. Na znak zaś i zadatek sprawdzenia się tej obietnicy Jego, daje mi ten oto klejnot. Wtedy wydało mi się, że zawiesza mi na szyi dziwnie piękny naszyjnik złoty, ze zwieszającym się pod nim krzyżem wartości nieoszacowanej. Było to złoto i kamienie drogie tak różne od wszelkich klejnotów ziemskich, że żadnego nie masz między nimi porównania, a piękność ich przewyższa wszelkie pojęcie ludzkie. Takaż była i szata. Żaden umysł nie przedstawi sobie wytworności materii, z jakiej była utkana, a wobec białości, jaką Pan ją ozdobił, wszelkie świetności tej ziemi wydają się, że tak powiem, jakby zamazane sadzą. 15. Rysów Najświętszej Panny nie zdołałam rozróżnić dokładnie, ale cały kształt jej oblicza był zachwycająco piękny. Odziana była także w szatę białą, niewypowiedzianego blasku i jasności, nieolśniewającej jednak, ale dziwnie oko rozweselającej. Nie tak jasno widziałam chwalebnego świętej Józefa. Czułam jednak obecność Jego, ale sposobem takiego widzenia, o jakim w swoim miejscu mówiłam, to jest czysto umysłowego bez udziału wyobraźni. Najświętsza Panna wydawała mi się młodziutką, po chwili takiego ze mną przebywania, które napełniło duszę uszczęśliwieniem i weselem, jakich nigdy jeszcze nie byłam doznała, i chciałabym, by nigdy we mnie nie ustały. Wydawało mi się, że widzę ich wstępujących do nieba z wielkim orszakiem aniołów. Wielkie po odejściu ich czułam osamotnienie, ale zarazem także taką pociechę, że przez dłuższy czas pozostawałam pod tym wrażeniem, niezdolna poruszyć się z miejsca ani słowa przemówić. Jak gdybym była odeszła od siebie, pozostał mi po tym widzeniu wielki zapał do całkowitego wyniszczenia się dla Boga i taki był cały przebieg jego. I takie we mnie skutki sprawił, że nigdy, jakkolwiek starałam się o to, nie mogłam się zdobyć na najmniejszą wątpliwość, by ono nie było od Boga. 16. Szczególnie też wielką pociechę i uspokojenie przyniosły mi słowa królowej aniołów o nowym, jaki miałam obrać kierunku posłuszeństwa. Istotnie, nie przypadał mi on do smaku, bo z trudnością mi przychodzi usunąć się spod posłuszeństwa naszego zakonu. Ale Pan mi oznajmił, że nie należy poddawać nowego klasztoru pod jurysdykcję jego, raczył mi nawet wytłumaczyć, dlaczego to żadną miarą nie wypada. Kazał mi posłać z tym do Rzymu pewną drogą, którą sam mi wskazał, obiecując, że za sprawą jego przyjdzie stamtąd odpowiedź przychylna, bo, skoro uczyniliśmy według rozkazu pańskiego,
Wszystko się ułożyło jak najpomyślniej, inaczej snać nigdy byśmy nie były z tą sprawą doszły do końca. Z dalszego przebiegu rzeczy okazało się, jak wiele zależało na tym, byśmy się oddały pod władzę biskupa, ale wówczas jeszcze go nie znałam i nie wiedziałam, jakim się dla nas okaże zwierzchnikiem. Lecz z łaski i zrządzenia pańskiego okazał się tak łaskawym i dla nas życzliwym, jak tego było potrzeba, aby dom nasz się ostał wśród srogiego przeciwieństwa, które się, jak to dalej opowiem, nań podniosło i aby mógł dojść do tego stanu, w jakim się dziś znajduje. Niech będzie pan błogosławiony, iż wszystko do takiego szczęśliwego końca doprowadzić raczył. Amen. Rozdział 34. Jak zmuszona została rozkazem prowincjała opuścić miasto i udać się do pewnej osoby wysokiego rodu dla pocieszenia jej w smutku, w jakim zostawała. Co tam się wydarzyło i jak wielką łaskę pan jej uczynił, używając za narzędzie do pobudzenia pewnego znakomitego kapłana ku gorliwszej służbie jego, z czego sama potem miała pomoc i obronę od niego. Są tu rzeczy bardzo godne uwagi. 1. Jakkolwiek z największą pilnością starałam się trzymać rzecz w sekrecie, zachody jednak i roboty nasze około przedsięwziętej sprawy nie mogły się odbywać tak potajemnie, by wiadomość o nich nie doszła do uszu tego Jowego. Jedni wierzyli tym słuchom, drugim rzecz wydawała się niepodobną do prawdy. Ja bardzo się bałam, że prowincjał, jeśli za powrotem co o tym posłyszy, zakaże mi dalej zajmować się tą sprawą, za czym od razu wszystko by się przerwało. Oto w jaki sposób pan zapobiegł temu niebezpieczeństwu. Zdarzyło się, że w jednym wielkim mieście, odległym stąd przeszło 20 mil, pewna pani świeżo była straciła męża. I tak niepocieszona była po śmierci jego, że od zbytniego smutku zaczęła zapadać na zdrowiu. Pani Onna dowiedziała się o tej lichej grzesznicy. Pan to zrządził, że jej opowiadano różne rzeczy na pochwałę moją dla szczęśliwych skutków, jakie miały z tego wyniknąć. Znała ona dobrze naszego prowincjała, a będąc osobą bardzo wysoko postawioną, wielkie u niego miała znaczenie. Wiedząc wtedy, że jestem w takim klasztorze, z którego wychodzić wolno, i obiecując sobie, że ja ją zdołam pocieszyć, tak gorące z natchnienia pańskiego powzięła pragnienie zobaczenia się ze mną, że nie mogąc mu się oprzeć, natychmiast postanowiła na wszelki sposób sprowadzić mnie do siebie. W tym celu napisała do prowincjała, który w owej chwili bawił gdzieś daleko. Skutkiem tego przysłał mi rozkaz, zalecając mi w imię świętego posłuszeństwa, bym natychmiast z drugą towarzyszką na to miejsce się udała. Rozkaz ten otrzymałam w nocy narodzenia pańskiego. 2. Byłam nim nieco poruszona, mając z tego wielką przykrość, że dla korzystnego, jakie o mnie mają mniemania, tak się o mnie starają i z tak daleka mnie sprowadzają, czego ja, znając wielką nędzę swoją, nie cierpię. Usilnie polecałam się Bogu, aż nagle w czasie modlitwy porwały mnie wielkie zachwycenia, które trwały prawie przez cały czas jutrzni. Pan przemówił do mnie i rzekł mi, bym jechała i nie zważała na zdania innych, bo mało kto poradziłby mi z należnym zastanowieniem, choć w drodze tej będę miała utrapienia, ale będzie z nich chwała Bogu. Dla sprawy klasztoru potrzeba, bym się oddaliła stąd. Póki nie nadejdzie brewę, diabeł wielki uknuło spisek na przyjazd prowincjała, ale mam się nie bać niczego, bo on będzie tam pomocnikiem moim. Słowa te bardzo mnie pokrzepiły i pocieszyły. Powiedziałam o tym rektorowi, który uznał, że żadną miarą nie powinnam uchylać się od tej podróży. Inni, przeciwnie, byli zdania, że to niepodobna, że jest w tym zasadzka diabelska na moją szkodę, że powinnam jeszcze napisać do prowincjała. 3. Usłuchałam rektora i polegając na tym, co mi pan powiedział na modlitwie, wyruszyłam w drogę bez strachu, ale z wielkim zawstydzeniem na myśl, z jakiego tytułu tam mnie wzywają i jakie fałszywe tworzą sobie o mnie wyobrażenie. Z tego też powodu z większą jeszcze natarczywością błagałam pana, aby mnie nie opuszczał. Wielką to było dla mnie pociechą, że w mieście, do którego się udawałam, znajdę dom Towarzystwa Jezusowego, za czym tuszyłam sobie, że i tam tak samo jak tu poddając się zaleceniom ojców, będę choć do pewnego stopnia bezpieczna. Z łaski Boga obecność moja tak wielką tej pani przyniosła pociechę, że prawie od razu znacznie się wzmogła na zdrowiu i z każdym dniem więcej się czuła uspokojona. Szybka ta zmiana tym bardziej była w niej uderzająca, że jak mówiłam, smutek niepomierny był ją przywiódł do stanu bardzo groźnego. Snać pan raczył to sprawić przez wzgląd na modlitwy wielu dobrych dusz, moich znajomych,
którego o pomyślny dla mnie skutek prosiły. Była to osoba bardzo bogobojna i tak cnotliwa, że wiarą i pobożnością swoją dopełniała tego, czego mnie nie dostawało. Pokochała mnie bardzo, i ja też niemniej ją kochałam za jej dobroć dla mnie. Mimo to jednak pobyt mój u niej był niemal ustawicznym dla mnie krzyżem. Wykwintne około mnie usługi i starania sprawiały mi mękę, a wysoki, jaki mi okazywano szacunek, strachem mnie przejmował. Dusza moja tak się czuła tym wszystkim skrępowana, że nie śmiałam ani na chwilę spuścić jej z oka. Ale i Pan także łaskawe miał oko na mnie i w czasie mojego tam pobytu nadzwyczajnych łask mi użyczał. Dawały mi one taką swobodę ducha i taką mnie przejmowały wzgardą dla wszystkich tych wielkości, na które tam patrzyłam, iż im okazalszymi przedstawiało się na oko, tym jaśniej widziałam marność ich i nicość. Za czym też co dzień się spotykając z paniami tak wielkimi, iż służyć im mogło być dla mnie zaszczytem. Tak przecie swobodnie z nimi się zachowywałam, jak gdybym była im równa. 4. Wyciągałam z tego wielki dla siebie pożytek duchowy i nie wahałam się w szczerości serca mówić tej pani, co myślę. Widziałam, że i ona jest kobietą, tak samo jak ja ułomnością i namiętnością podległa. Widziałam, jak mało pożądania godnymi są wszelkie pańskie splendory i im kto stoi wyżej, tym większe ma zmartwienia i troski. Sama przecie już troska o utrzymanie godności stanu swego odbiera im spokój życia. Jedzą nie w porę i bez ładu, bo wszystko powinno się stosować do stanowiska, a nie do własnej wygody. W wyborze potraw muszą często kierować się wymaganiami stanu raczej swego, niż upodobaniem swoim i gustem. Szczerze wyznaję, chęć zostania wielką panią z gruntu mi obrzydła i na samo o tym wspomnienie mówię sobie: Boże uchowaj. Winnam jednak dodać, że choć ta pani jest jedną z pierwszych w królestwie, nie sądzę przecie, by znalazło się ich wiele, które by taką jak ona odznaczały się pokorą i prostotą. Tym bardziej też żal mi było jej i dotąd jej żałuję, widząc jak często zmuszona jest zachowywać się nie według własnej skłonności, ale według wymagań pańskiej godności swojej, ze służbą i dworem swoim. Jakkolwiek ludzi ma dobrych, musi wciąż mieć się na baczności i liczyć się z każdym słowem. Nie wolno jej mówić z jednym więcej niż z drugim. Inaczej ten, który dozna więcej łaskawości, będzie źle widziany u wszystkich. Jest to takie skrępowanie, że choć świat zawsze kłamie, chyba mało kłamstw równa się temu, gdy panami nazywa tych niewolników, zależnych w tylu niezliczonych sposobach od otoczenia swego i podległych służebnością stanowiska swego. 5. Z łaski Boga. W czasie pobytu mego u tej pani, domownicy jej znaczne robili postępy w pobożności, choć mnie i z tej strony nie zbywało na przykrościach, skutkiem zazdrości, jaką powzięły do mnie niektóre z otoczenia pani domu, niechętnym okiem patrząc na wielką przychylność, jaką ona mi okazywała. Sądziły zapewne, że szukałam w tym jakiej korzyści dla siebie. Dlatego widać pan dopuszczał, by mnie spotykały przykrości z takich innych jeszcze powodów, abym nie uwięzła w wygodach i przyjemnościach, jakimi skądinąd byłam otoczona i abym z łaski jego wyszła z wszystkich tych pokus bez szkody. Owszem, z pożytkiem na duszy. 6. W tymże czasie zdarzyło się, że przybył do tegoż miasta pewien zakonnik, mąż bardzo znakomity, z którym przed laty miewałam w różnych czasach rozmowy duchowne. Będąc pewnego dnia na mszy świętej w kościele zakonu jego, położonym w pobliżu domu, w którym mieszkałam, uczułam nagle wielką chęć dowiedzenia się o obecnym usposobieniu duszy jego, bo zawsze pragnęłam widzieć go doskonałym sługą Bożym. Wstałam więc, chcąc podejść do niego i prosić go o chwilę rozmowy, lecz zaraz potem, zwłaszcza że już byłam w skupieniu bogomyślnym, przyszła mi myśl, że będzie to próżna strata czasu, że mieszam się w nie swoje rzeczy i na powrót usiadłam. Powtórzyło się to, o ile pamiętam, 2 czy 3 razy. W końcu jednak dobry anioł wziął przewagę nad złym. Na wezwanie mojej zakonnik on przyszedł do konfesjonału na rozmowę ze mną. Nie widziawszy się już od wielu lat, zaczęliśmy od wypytywania się wzajemnie o przejścia nasze w tym czasie. Powiedziałam mu naprzód o sobie, jako życie moje przez te lata było pełne cierpień wewnętrznych. On począł nastawać bardzo, bym mu opowiedziała, jakie to były cierpienia. Odpowiedziałam mu, że są to rzeczy, o których nikt wiedzieć nie powinien, że ich wyjawić nie mogę. On odparł na to, że skoro wyznałam tę tajemnicę swoją owemu ojcu dominikaninowi, o którym wspomniałam wyżej,
Więc nie mam już powodu przed nim się ukrywać, bo tamten, będąc wielkim przyjacielem jego, na pierwsze zapytanie powie mu o wszystkim. 7. Prawdę mówiąc, nie było w mocy jego zaniechać nalegań swoich, tak jak nie było w mojej odmówić mu żądanego wyznania, jakkolwiek zwykle doznawałam wielkiej przykrości i zawstydzenia, ile razy zmuszona byłam mówić o tych rzeczach, z nim przecie, tak samo jak przedtem z rektorem nie sprawiło mi to żadnej trudności, owszem, raczej wielką mi pociechę przyniosło, wyznałam mu wszystko pod sekretem spowiedzi, zawsze trzymałam wysoko rozumie jego, ale w tym razie wydał mi się rozumniejszy i światlejszy niż kiedykolwiek, podziwiałam wysokie zdolności jego i sposobność jego do znakomitego postępu w doskonałości. Gdyby się bez podziału oddał Bogu, bo mam to już od wielu lat, że skoro spotkam kogo, kto zaletami swymi do serca mi przypada, zaraz pragnęłabym widzieć go całkowicie poświęconym Bogu i z taką siłą to pragnienie mnie ogarnia, że nieraz prawie odchodzę od siebie. Pragnę bez wątpienia, by wszyscy wierni służyli Bogu, ale gdy chodzi o takich, dla których szczególną mam miłość i szacunek, pożądanie to staje się niepowstrzymanie gwałtowne i z taką natarczywością błagam Pana za nimi. Tak samo było i z tym zakonnikiem, o którym mówię. 8. Prosił mnie, bym go bardzo polecała Bogu i nie potrzebował mi tego mówić, bo takie miałam dla niego serce, że niepodobna by mi było uczynić inaczej. Poszłam na miejsce, gdzie zwykle oddawałam się samotnej modlitwie. Zaczęłam przedstawiać Panu prośbę swoją i w zebraniu ducha mówić do Niego, jak to często mi się zdarza, jakby nieprzytomna i sama nie wiedząc, co mówię. W takich bowiem chwilach sama tylko miłość mówi, a dusza w takim jest zachwyceniu, że nie zważa już na nieskończoną niskość swoją wobec ogromnego majestatu Boga. Wie, że Bóg ją miłuje i tę pewność mając zapomina o sobie, a czując się cała w nim pogrążona i jakoby stanowiąca z nim jedność nierozdzielną, mówi od rzeczy. Pamiętam, że wówczas, po długich zrzewnymi łzami błaganiach, aby pociągnął tę duszę do całkowitej, bez podziału służby swojej, bo choć byłam pewna, że jest to dusza dobra, ale na tym nie poprzestając chciałam ją widzieć doskonałą, w końcu powiedziałam Panu, Panie, nie powinieneś mi odmówić tej łaski, wszak widzisz, że będzie to dobry nabytek i że on bardzo nam się zda na przyjaciela. 9. O dobroci, o nieskończona łaskawości Boga, że on, taki wielki majestat, znosi to, by takie jak ja, nędzne stworzenie z taką zuchwałą poufałością do niego mówiło. Nie zważa na słowa, choć niestosowne i niedorzeczne, jeno na dobrą wolę i na wielką żądzę, z której te słowa płyną. Niech będzie błogosławiony na wieki wieczne. 10. Tegoż samego dnia wieczorem, w godzinach, które trawiłam na rozmyślaniu, ogarnęło mnie nagle, pamiętam, gnębiące strapienie na myśl, czy jestem w przyjaźni z Bogiem i że nie mogę wiedzieć na pewno, czy jestem w stanie łaski, czy nie. Nie iżbym pragnęła tej wiadomości przez próżną ciekawość, ale że wolałabym umrzeć, niż żyć w niepewności, czy nie jestem umarła. Nad wszelką bowiem śmierć straszniejszą była dla mnie ta myśl, że może czym obraziłam Boga. Okrutny na tę myśl smutek mnie dręczył. Cała płonąc miłością i rozpływając się we łzach błagałam Pana, by takiego nieszczęścia na mnie nie dopuścił. Wtedy usłyszałam te słowa: możesz się pocieszyć i ufać, iż jesteś w stanie łaski, bo taka wielka miłość Boga, takie łaski, jakich Bóg ci użycza, takie uczucia, jakie w duszy twojej wzbudza, nie mogą iść w parze z grzechem śmiertelnym ani się udzielać duszy, leżącej w stanie grzechu. Co do łaski, o którą błagałam Pana dla tego zakonnika, miałam zupełną ufność, że ją otrzymam. Pan powiedział mi dla niego kilka słów z poleceniem, bym mu je powtórzyła. Sprawiło mi to wielką przykrość, bo nie wiedziałam, jak to zrobić i, jak już mówiłam, nie ma nic, co by mi z taką trudnością przychodziło, jak wyjawianie podobnych rzeczy osobie trzeciej, zwłaszcza jeszcze gdy nie wiem, jak ona to przyjmie i czy nie będzie się śmiała ze mnie. Wielkie więc z powodu tego poselstwa miałam udręczenie, ale w końcu, widząc jasno, że Bóg tego chce, przyrzekłam mu, że nie zaniecham spełnić jego rozkazu, tylko że wstydząc się spełnić to ustnie, spisałam słowa poruczone mi dla tego zakonnika i tak mu je oddałam. 11. Skutek, jaki one w nim sprawiły,
dowiódł jawnie, że pochodziły od Boga, postanowił oddać się naprawdę bogomyślności i życiu wewnętrznemu, choć nie uczynił tego zaraz. Pan, chcąc go mieć dla siebie, używał mnie za narzędzie do oznajmienia mu pewnych prawd, które, choć ja o tym nie wiedziałam, tak dokładnie odpowiadały najgłębszym potrzebom jego duszy, że prawie nimi był przerażony. Snać Pan i wewnętrznie usposabiał go tak, by wierzył, że te słowa od niego pochodzą. Ja ze swojej strony, mimo całą nędzę swoją, nieustannie błagałam Pana, aby go całkiem do siebie nawrócił i dał mu obrzydzić sobie wszelkie dobra i uciechy tego życia. Jakoż i w zupełności wysłuchał prośby mojej, za co niech będzie błogosławiony na wieki. Teraz, ile razy zdarzy mi się z nim rozmawiać, słowa jego wprawiają mnie jakby w zachwycenie. Tyle Pan w tak krótkim czasie nadzwyczajnych łask w nim namnożył, że gdybym nie była naocznym świadkiem zadziwiającym jego postępów, niełatwo byłoby mi dać temu wiarę. Patrząc na ustawiczne jego pogrążenie się w Bogu, rzekłbyś, że całkiem umarły jest dla wszystkich rzeczy tej ziemi. Niech Bóg łaskawy raczy go wspierać wszechmocną ręką swoją, bo jeśli dalej będzie czynił takie postępy, czego słusznie można się po nim spodziewać, bo gruntownie jest utwierdzony w znajomości samego siebie, będzie to jeden z najznakomitszych sług Bożych, ku wielkiemu pożytkowi wielu dusz, dzięki wielkiemu, jakiego w tak krótkim czasie nabył zrozumieniu i doświadczeniu dróg życia duchowego. Są to dar Boże i Bóg je daje kiedy chce i jak chce, nie zważając ani na długość czasu, ani na wielkość uprzednich zasług. Nie mówię, by długoletnie zasługi nie mogły się w znacznej mierze do tego przyczynić, ale rzecz pewna, że częstokroć Pan i po 20 latach nie użyczy jednemu tak wysokiego stopnia kontemplacji, na jaki wyniesie drugiego w rok jeden. Dlaczego tak czyni, to jemu samemu wiadomo. I w tym właśnie jest błąd, gdy sądzimy, iż z czasem zdołamy przyjść do zrozumienia tych rzeczy, których nikt żadną miarą nie rozumie inaczej jeno doświadczeniem. Stąd, jak mówiłam, wielu się myli i chce sądzić o rzeczach duchowych, nie posiadając ich. Nie znaczy to jednak, by uczony teolog, choć sam tymi wysokimi drogami nie chodzi, nie mógł kierować duszą życiu bogomyślnemu oddaną, byleby objawy tego życia, zewnętrzne czy wewnętrzne, o ile należą do porządku przyrodzonego, sądził wedle światła zdrowego rozumu, a co do objawów nadprzyrodzonych, trzymał się Pisma Świętego. Na tym niech poprzestaje. Co zaś poza ten zakres wychodzi, niech sobie nad tym głowy nie suszy i niech sobie nie wyobraża, że potrafi zrozumieć, czego nie rozumie, i niechaj ducha nie gasi i dusz takich nie gnębi. Mają one nad sobą, co do tych rzeczy, Pana większego niż on, który nimi kieruje. Nie chodzą one bez wodza. 12. Niech się temu nie dziwi, jakoby to były rzeczy niepodobne. Wszystko jest podobne u Pana, ale niech się zdobywa na wiarę i niech się upokarza i uzna, że w tej wysokiej umiejętności Pan mocen jest dać. I nieraz może daje więcej światła ubogiej jakiejś starej kobiecinie, niż jemu z całą nauką jego. Taką pokorą więcej pożytku przyniesie duszom i samemu sobie, niż mieniąc siebie mężem modlitwy i za takiego chcąc uchodzić, kiedy nim nie jest. Przeciwnie bowiem, jeśli nie mając doświadczenia, nie będzie miał za to przynajmniej głębokiej pokory, by rozumiał, że tego nie rozumie, i że to, czego nie rozumie, nie jest przecie dlatego niemożliwym. Mało, powtarzam, na tym zyska i jeszcze mniej na tym zyskają dusze, którymi kieruje. Mając zaś pokorę, niech będzie spokojny. Nie dopuści Pan tego, aby zbłądził ani by w błąd wprowadzał drugich. 13. Ojciec, o którym mówię, własnym doświadczeniem z daru Pana doznawszy wielu z tych rzeczy, starał się także, będąc bardzo uczony, zgłębić je naukowo, o ile zgłębione być mogą, czego sam nie doświadczył. Oto pyta bardziej doświadczonych. Dopomaga mu do tego i dar wielkiej i żywej wiary, jaki otrzymał od Pana. Wielkie tym sposobem zrobił postępy i do wyższego postępu wiele dusz przywiódł, między innymi i moją. Widząc bowiem wielkie utrapienia, jakie mnie czekały i mając powołać do siebie niektórych z pomiędzy tych, którzy mną kierowali, Pan w boskiej łaskawości swojej obmyślał mi w taki sposób innych pomocników, którzy by mnie w strapieniach moich wspierali i dużo mi czynili dobrego. Tak go Pan jakby z gruntu odmienił, że sam siebie, rzec by można, nie poznaje. Uzdrowił go z dawnych niemocy jego i nowych mu dodał sił do umartwień i ćwiczeń pokutnych, którym przedtem oddawać się nie mógł. Napełnił go odwagą i męstwem do wszelkich dobrych uczynków,
Słowem, z tego wszystkiego i z wielu innych rzeczy, które pomijam, jasno się okazuje, jak wysokim i zgoła nadzwyczajnym powołaniem Pan go zaszczycił. Niech będzie za to błogosławiony na wieki. 14. Wszystek ten niezrównany postęp swój w świętości zawdzięcza on. Pewna tego jestem, łaską, jakie mu Pan uczynił na modlitwie. Są to łaski rzeczywiste, a nie pozorne tylko, jak się to okazuje z różnych prób, jakimi już podobało się Panu go doświadczyć, a z których on wyszedł zwycięsko i dał dowód, że rozumie całą prawdę i całą wielkość zasługi, jakiej człowiek dostępuje, gdy cierpi prześladowanie. Mocną pokładam nadzieję w wielmożności pańskiej, że mąż ten wielki sprowadzi błogosławieństwa na niejednego z braci swoich w zakonie i na zakon swój cały. Jak to po części już widać, miałam wielkie widzenia, w których Pan powiedział mi niektóre rzeczy o nim i o rektorze Towarzystwa Jezusowego, o którym wyżej była mowa, jak również o dwóch jeszcze ojcach zakonu świętej, Dominika, a mianowicie o jednym z nich, na którym to co przedtem o nim byłam słyszała w widzeniu. Pan już w rzeczy samej okazał, jawną czyniąc wysoką świętość jego. 15. Najwięcej jednak objawień miałam o tym, o którym teraz mówię i jedno z nich tu opowiem. Raz będąc z nim w rozmównicy, w duchu ujrzałam duszę jego takim ogniem miłości Bożej płonącą, że prawie na widok ten odchodziłam od siebie, uwielbiając wielmożność Boga, iż w tak krótkim czasie do tak wysokiego stanu podniósł tę duszę. Wielkie czułam zawstydzenie na myśl, z jaką pokorą on mnie słuchał, gdym mu dawała niektóre objaśnienia co do modlitwy bogomyślnej, a jak mało we mnie pokory, że śmiem tak poufale rozmawiać z takim świętym sługą Bożym. Chyba dlatego tylko Pan mi, jak ufam, tę zuchwałość moją przebaczył, że tak gorąco pragnęłam jak najwyższego uświęcenia tego sługi jego. Rozmowa z nim tak potężnie na mnie działała, że czułam, jakby nowy ogień od niej zapalał się w duszy mojej i nowe pożądanie zaczęcia wreszcie służyć Bogu naprawdę. O mój Jezu, jakże potężna jest dusza miłością Twoją płonąca. Jakże wysoko taką duszę cenić powinniśmy i błagać Pana, aby nam ją długo w tym życiu zostawił. Ktokolwiek tymże ogniem płonie, takich dusz towarzystwa trzymać by się powinien i nigdy, o ile to w jego możności, z nimi się nie rozłączać. 16. Wielkie to szczęście dla zranionego miłością Bożą, gdy spotka drugiego, takąż ranę w sercu swym noszącego. Wielka to dla niego pociecha, gdy widzi, że nie jest sam, dzielnie pobudza jeden drugiego do cierpienia, a zatem i do mnożenia zasług swoich. Wzajemnie siebie wspierają tacy waleczni szermierze, gotowi tysiąc razy narazić się na śmierć dla miłości Boga i pragnący sposobności poniesienia dlań życia swego w ofierze. Podobni są do żołnierzy, którzy żądni wzbogacić się upominanie przyjacielu zdobytym i pragną wojny i cieszą się na nią, bo wiedzą, że nie inaczej jeno na wojnie cel swój osiągnąć mogą. Walczyć i cierpieć, oto co żołnierz taki poczytuje sobie za własny swój zawód i rzemiosło. O, jakaż to łaska wielka i nieoceniona, komu Panu życzy światła ku zrozumieniu, jak wielki to zysk cierpieć dla niego. Ale tego zysku nie zrozumie, aż gdy opuści wszystko, bo kto przywiązuje się jeszcze do jakiej rzeczy stworzonej, ten dowodzi tym samym, że rzecz ta ma jeszcze wartość w oczach jego, a skoro ma wartość w oczach jego, więc być nie może, by się z nią rozstał bez żalu, a żal taki jest niedoskonałością, która podkopuje i rujnuje całą budowę życia duchowego. Jasne bowiem następstwo, że kto się przywiązuje do rzeczy marnych, wraz z nimi marnieje, a jakaż może być większa marność, większe zaślepienie i większa dla duszy niedola, nadto, gdy poczytuje za coś wielkiego to, co jest niczym? 17. Wracając do tego, o czym zaczęłam wyżej, niewypowiedzianą odczuwałam radość, patrząc na te dusze i na te skarby, które Pan do niej wlał, i w łaskawości swojej jasno mi w niej ukazywał, i czując jak wielką mi łaskę uczynił, że raczył mnie do tego użyć za narzędzie, mimo całej niegodności mojej. Więcej nierównie cieszyłam się z tych łask, jakimi widziałam jaśniejącą te duszę i więcej je za swoje własne poczytywałam, niż gdybym je sama była otrzymała. Z głębi duszy dzięki czyniłam Panu, iż tak spełniał pragnienia moje i modlitw moich wysłuchiwał, wzbudzając sobie, jak go zawsze o to błagałam,
takich zdolnych i dzielnych ku szerzeniu chwały Jego robotników, nie mogąc dłużej znieść takiego nadmiaru radości. Dusza moja wyszła z siebie i gubiąc się w Bogu, więcej niż zgubiła, znalazła, ustały w niej własne rozważania i myśli, ustała nawet owa boska mowa wewnętrzna, którą Duch Święty jakoby osobiście do niej przemawiał. Wpadłam w wielkie zachwycenie, w którym prawie zupełnie, choć tylko na krótko odeszłam od zmysłów, ujrzałam Chrystusa Pana w niewypowiedzianej chwale i wielmożności. Objawił mi wielkie zadowolenie swoje z naszej rozmowy, upewniając mnie przy tym i jasno w widzeniu mi ukazując, jak gdziekolwiek dwaj albo trzej tak ze sobą rozmawiają, tam On jest w pośrodku nich, i jak wielką chwałę Mu oddaje, ktokolwiek w rozmowie o Nim rozkosz dla siebie znajduje. Innym razem, gdy byłam daleko od miejsca pobytu tego Ojca, ujrzałam duszę Jego, wznoszącą się w wielkiej chwale na rękach aniołów. Zrozumiałam z tego widzenia, że dusza Jego wysokie czyni postępy w świętości i tak było w istocie. Jakiś człowiek, któremu On był wyświadczył wielkie dobrodziejstwa, sławę Jego obronił i duszę Jego od zatracenia uchował. Podniósł przeciw niemu fałszywe, grożące czci jego świadectwo. On zniósł to, nie tylko cierpliwie, ale i z weselem. Wiele innych jeszcze prześladowań podobnież wycierpiał i wielu niepospolitych rzeczy na chwałę Bożą dokonał. 18. Na teraz, sądzę, dość będzie tych szczegółów. Inne, wiadome waszej miłości. Później, jeśli takie będzie zdanie twoje, można będzie jeszcze na chwałę Pana przytoczyć przepowiednie, o których już mówiłam lub jeszcze mówić będę, tyczące się założenia naszego domu i innych rzeczy, wszystkie się spełniły. Niektóre rzeczy na 3 lata naprzód, inne na czas dłuższy lub krótszy przed spełnieniem. Pan mi zapowiadał, o każdej takiej przepowiedni mówiłam spowiednikowi swojemu i tej wdowie, przyjaciółce mojej, z którą, jak mówiłam, wolno mi było o takich rzeczach rozmawiać. Ona, jak później się dowiedziałam, powtarzała to drugim i wszyscy o nich wiedzą, że nie kłamie i nie daj Boże, bym kiedy w czymkolwiek bądź, a tym bardziej w rzeczach tak ważnych mówiła co innego, jeno samą i całą prawdę. 19. W tym czasie umarł nagle jeden ze szwagrów moich, nie mając możliwości wyspowiadania się przed śmiercią, w ciężkim z tego powodu strapieniu swoim otrzymałam na modlitwie objawienie, że i siostra moja podobnie umrze, bym zatem pojechała do niej i pomogła jej do przygotowania się na śmierć. Spowiednik, gdy mu o tym powiedziałam, nie chciał mnie puścić, aż gdy toż zalecenie kilka razy się powtórzyło, kazał mi wreszcie jechać, upewniając, że jeszcze nie ma nic straconego. Przybywszy do niej na wieś, gdzie mieszkała, nic jej o objawieniu swoim nie wspomniałam, ale starałam się wedle możności oświecić ją we wszystkim, czego stan jej duszy wymagał. Namawiałam ją do częstej spowiedzi i do pilnego we wszystkim czuwania nad sobą. Była to osoba bardzo cnotliwa i chętnie usłuchała rad moich. Żyła tak jeszcze 4 czy 5 lat w wielkiej czystości sumienia. Potem umarła, w chwili gdy nikogo przy niej nie było, bez spowiedzi. Szczęście, że dzięki zwyczajowi swemu była się wyspowiadała na tydzień czy mało co więcej przed śmiercią, co było wielką dla mnie pociechą. Gdy się dowiedziałam, że tak umarła, w czyśćcu była bardzo krótko. Niecały jeszcze tydzień by upłynął od śmierci jej, gdy po komunii Pan mi się ukazał i raczył mi dać widzenie, jak sam duszę jej wprowadzał na miejsce chwały wiecznej. Przez wszystkie te lata, od dniowego objawienia aż do chwili jej śmierci, wciąż miałam na pamięci to, co mi było o niej przepowiedziano, równie jak i przyjaciółka moja, która dowiedziawszy się o jej skonaniu, przybiegła do mnie cała przerażona, iż przepowiednia tak dosłownie się spełniła. Chwała bądź Bogu na wieki, iż takie ma starania o duszach, aby nie zginęły. Rozdział 35. Dalszy ciąg o założeniu klasztoru chwalebnego Ojca naszego, świętego Józefa. Jakimi drogami Pan zrządził i doprowadził do tego, aby w tym klasztorze zachowywało się święte ubóstwo? Z jakiego powodu opuściła ową panią, u której zostawała? Różne inne wydarzenia. 1. W czasie pobytu mojego u tej pani, u której bawiłam przeszło pół roku, Pan tak urządził, że dowiedziała się o mnie pewna świątobliwa służebnica Boża, należąca do naszego zakonu. Mieszkała o przeszło 70 mil od tego miejsca, ale przechodząc w tym czasie niedaleko, w powrocie z dalszej podróży umyślnie zboczyła z drogi dla zobaczenia się ze mną. Jej także, jak się okazało, w
tym samym roku i w tymże samym miesiącu, co i mnie natchnął był Pan myśl założenia nowego klasztoru naszego zakonu. Pragnąc przywieść myśl tę do skutku, sprzedała wszystko, co miała. Piechotą i boso poszła do Rzymu dla uzyskania potrzebnego na zamierzoną fundację upoważnienia. 2. Była to niewiasta w wysokim stopniu oddana pokucie i modlitwie i Pan wielkimi łaskami ją obsypywał. Najświętsza Panna jej się ukazała, zalecając jej wykonanie tego zamiaru. Tak wysoko pod każdym względem przewyższała mnie w służbie Bożej, że wstyd mi było pokazywać się przed nią. Pokazała mi upoważnienie, jakie otrzymała w Rzymie. I w przeciągu 5 dni jej za mną pobytu ułożyłyśmy między sobą wszystkie szczegóły i sposoby urządzenia tych naszych klasztorów. Ona dopiero mi powiedziała, o czym przedtem nie wiedziałam, że reguła nasza, nim nastąpiło jej złagodzenie, zabraniała posiadania jakiej bądź własności. Sama nie miałam jeszcze tej myśli, by nasza nowa fundacja nie posiadała żadnych dochodów. Przez ich zapewnienie, chciałam zabezpieczyć ją od troski o konieczne potrzeby, a nie zwracałam uwagi na gorsze i niezliczone troski, jakie pociąga za sobą wszelki majątek własny. Błogosławiona ta niewiasta, która choć nawet czytać nie umiała, od Pana takie miała oświecenie i naukę, że jasno rozumiała ten punkt zasadniczy naszych konstytucji, o którym ja, tyle razy je czytając, nic nie wiedziałam. Skoro nań zwróciła moją uwagę, i ja zrozumiałam, obawiałam się tylko, że na zaprowadzenie jego się nie zgodzą, że nazwą to szaleństwem, a z drugiej strony wstrzymywała mnie ta myśl, że gdy obstając za nim przeprowadzę go, inne skutkiem tego będą cierpiały przeze mnie. Gdybym była sama, nie wahałabym się ani na chwilę. Owszem, myśl sama zachowywania rad Chrystusowych była dla mnie rozkoszą. Od dawna już z łaski Boga kochałam ubóstwo i gorąco go pragnęłam. Co do siebie więc nie miałam wątpliwości, że żyć w ubóstwie jest rzeczą doskonalszą i nieraz byłabym pragnęła, gdyby stan zdrowia mego na to pozwalał, chodzić po żebraninie dla miłości Bożej i nie mieć ani domu, ani żadnej rzeczy własnej. Ale obawiałam się, że jeśli innym Pan nie użyczy łaski podobnych pragnień, ubóstwo będzie im powodem do ciągłego niezadowolenia, że owszem, może w nich sprawić niejakie rozluźnienie ducha zakonnego. Znałam bowiem klasztory ubogie, a nie żyjące w wielkiej ścisłości zakonnej, tylko że nie zwracałam uwagi na to, że właśnie ten brak ścisłości był przyczyną ich ubóstwa, a nie ubóstwo przyczyną braku ścisłości. Bo rozluźnienie bogactwa nie przyczynia, a przeciwnie, kto wiernie i bez podziału Bogu służy, tego Bóg nigdy nie opuści. Słowem, miałam wiarę słabą i dlatego się wahałam. Tamta służebnica Boża bez wahania trzymała się tego, co doskonalże, bo miała wiarę mocną. 3. Zasięgała mi w tej kwestii, jak zawsze to czynić zwykłam, zdania różnych, ale wśród tylu doradców żadnego prawie nie znalazłam, który by podzielał mój sposób widzenia, ani spowiednik, ani uczeni teologowie, do których się udawałam. Tak mnie zarzucali dowodami swoimi, że nie wiedziałam co począć. Bo ostatecznie, wiedząc czego żąda reguła i widząc co jest rzeczą doskonalszą, nie miałam serca zgodzić się na klasztor z dochodami. Chwilami zdawało mi się, że już jestem argumentami ich przekonana. Skoro jednak wróciłam do modlitwy i spojrzałam na Chrystusa na krzyżu, ubogiego i nagiego, nie mogłam przenieść na sobie tej myśli, bym ja miała być bogata. Błagałam go z łzami, aby tak wszystko zrządził, iżbym się ujrzała ubogą na podobieństwo jego. 4. Tyle w posiadaniu dochodów znajdowała mnie do godności, tyle w nim widziałam powodów do niepokoju albo i do rozproszenia ducha, że wciąż tylko spierałam się o to z uczonymi. Napisałam także do onego świątobliwego dominikanina, który nam był tak życzliwy. Przysłał mi 2 arkusze zapisane argumentami teologicznymi na dowód, że nie powinnam uczynić tego co zamierzam, zapewniając mnie przy tym, że jest to kwestia, którą zbadał do gruntu. Odpowiedziałam mu, że nie myślę powoływać się na teologię, abym za jej pomocą miała nie iść za powołaniem swoim i nie dotrzymać uczynionego ślubu ubóstwa i nie wypełniać, jak zdołam najdoskonalej, rad Chrystusowych, by zatem w tym razie raczył mi oszczędzić z nauką swoją, ile razy znalazłam kogo, co by podzielał zdanie moje. Wielką to przyznaję, było dla mnie pociechą. Pani ta, u której bawiłam, mocno popierała mój zamiar. Inni zrazu i w pierwszej chwili pochwalali go, ale potem bliżej się zastanowiwszy, tyle przeciw niemu wynajdowali zarzutów,
że ostatecznie znowu nalegali na mnie, abym go porzuciła. Tak im odpowiadałam, że kiedy tak prędko zmieniają zdanie, ja już wolę trzymać się pierwszego. 5. W tym czasie z łaski Pana przybył do nas święty brat Piotr z Alkantary, listownie wezwany przeze mnie na żądanie tej pani, która go jeszcze nie znała, a poznać pragnęła. Jako prawdziwy miłośnik ubóstwa, od wielu lat święcionemu już oddany i dobrze świadomy skarbów w nim ukrytych, wielki ten sługa Boży stanowczo oświadczył się za mną. Owszem, rozkazał mi, bym żadną miarą nie zaniechała zamiaru swego, ale raczej ze wszystkich sił starała się przywieść go do skutku, takie mając poparcie i taką radę, nad którą nie mogłabym znaleźć lepszej, bo pochodzącą od doradcy, dobrze znającego się na rzeczy i długim doświadczeniem nauczonego. Na niej postanowiłam poprzestać i nikogo więcej o zdanie nie pytać. 6. Pewnego dnia, gdy gorąco polecałam Bogu tę sprawę, Pan rzekł do mnie, bym żadną miarą nie cofała się od założenia klasztoru ubogiego, bo jest to wola Ojca Jego, i że On mnie wspomoże. Słyszałam te słowa w chwili wielkiego zachwycenia, i takie z nich wielkie skutki w sobie uczułam, że ani na chwilę wątpić o tym nie mogłam, iż pochodziły one od Boga. Innym razem znowu powiedział mi, że w dochodach jest zamieszanie. Dodał do tego inne jeszcze słowa na pochwałę ubóstwa i dał mi zapewnienie, że kto jemu służy, temu nie zabraknie czego potrzeba do życia. Ja też, co do mnie, tego braku nigdy się nie lękałam. Odmienił także Pan serce mojego teologa, to jest onego świątobliwego dominikanina, iż odwołał to, co przedtem tak mi zalecał, bym nie zakładała klasztoru bez dochodów. Dowiedziawszy się o tym, a mając za sobą tak poważne zdania, zupełnie już byłam szczęśliwa. Odtąd postanowiwszy żyć z jałmużny dla miłości Bożej, tak czułam się bogata, jak gdybym posiadała wszystkie skarby świata. 7. W tymże czasie prowincjał zdjął ze mnie rozkaz pod posłuszeństwem nakazujący mi zostawać w domu tej pani, pozostawiając mi jednak do woli czy odjechać zaraz, jeżeli chcę, czy też zatrzymać się tam jeszcze jakiś czas. Właśnie wówczas w klasztorze moim miały się odbywać wybory. Doniesiono mi stamtąd, że niektóre siostry zamyślają włożyć na mnie ciężar przełożeństwa. Sama już myśl o tym, takim była dla mnie udręczeniem, że jakkolwiek nie ma tak srogiego męczeństwa, którego bym nie była ochotnie gotowa ponieść dla miłości Bożej, przecie na podjęcie tego brzemienia, czułam, że żadną miarą zdobyć się nie potrafię, pominąwszy nawet niezmierną trudność kierowania tak licznym zgromadzeniem i niezwalczony wstręt mój do wszelkich przełożeństw i urzędów, od których też zawsze się uchylałam, widziałam w tym głównie dla sumienia swego groźne bardzo niebezpieczeństwo. Dziękowałam więc Bogu, że mnie tam na ten czas nie będzie, i napisałam do sióstr dla mnie przyjaznych, prosząc by na mnie nie głosowały. 8. Gdy tak cieszyłam się, że nie jestem w tej wrzawie, Pan rzekł do mnie, bym nie wzbraniała się jechać. Jeżeli bowiem pragnę krzyża, tam on czeka na mnie i dobry, bym więc od niego się nie uchylała, ale jechała odważnie i zaraz, jako że on będzie moim pomocnikiem. Rozkaz ten bardzo mnie zasmucił. Nie mogłam się powstrzymać od płaczu. Byłam pewna, że krzyż mi zapowiedziany, będzie to przełożeństwo. A ja w żaden sposób nie mogłam wyrobić w sobie przekonania, by to było z dobrem w duszy mojej i nie miałam serca temu się poddać. Spowiednik, gdy mu całą rzecz przedstawiła, kazał mi jechać jak najprędzej, gdyż widocznie, mówił, będzie to rzecz doskonalsza. Dodał jednak, że ponieważ dość będzie, gdy zdążę na wybory, mogę, ze względu na wielkie upały zatrzymać się jeszcze kilka dni, aby mi podróż nie zaszkodziła. Ale pan inny miał zamiary i tak zrządził, że trzeba było bez odkładania się poddać. Uczułam nagle nieopisany niepokój w duszy, odbierający mi zupełnie możność skupienia się na modlitwie. Wciąż mi stało na myśli, że sprzeniewierzam się rozkazowi pańskiemu, że wolę zostawać gdzie mi przyjemnie i wygodnie, niż wystawić się na cierpienie, na które on mi iść każe, że cała moja służba Boża kończy się na słowach. Skoro bowiem wiem, że tam jadąc uczynię rzecz doskonalszą, czemuż się ociągam, mam od tego umrzeć,
to umrę. Przy tych myślach opanował mnie nieznośny ucisk na duszę i zupełne odjęcie wszelkiego smaku w modlitwie. Doszłam w końcu do takiego stanu, że i spowiednik, widząc udręczenie moje, i tak samo jak ja, natchnieniem Bożym wiedziony, kazał mi jechać bez odkładania. Udałam się więc do pani domu, błagając, by raczyła mnie puścić. 9. Ona tak żywo odczuła to żądanie moje, że była to nowa męka. Tym trudniej było jej rozstać się ze mną, że przyjazd mój wiele ją był kosztował zachodu. Nim wreszcie po wielu naleganiach uzyskała nieodzowne nań zgodzenie się prowincjała. Widząc tak głęboką jej boleść, obawiałam się, że będzie się sprzeciwiała odjazdowi mojemu, ale że była to osoba bardzo bogobojna, więc gdy prócz wielu innych powodów wymieniłam jej ten, że chodzi tu o rzecz ważną, do służby i chwały pańskiej się odnoszącą, gdy nadto dałam jej nadzieję, że będę mogła znowu ją odwiedzić. W końcu, choć z wielką trudnością zgodziła się. 10. Co do mnie, nie czułam podobnej trudności, bo skoro zrozumiałam, że to, co czynię, jest rzeczą doskonalszą i że czyniąc ją, służę Bogu. Zadowolenie, jakie czułam z tego, że mogę Go zadowolić, uśmierzało we mnie boleść rozstania się z ową panią, odjazdem moim tak zasmuconą, jak również z wieloma innymi, którym dużo zawdzięczałam. Mianowicie ze spowiednikiem moim z Towarzystwa Jezusowego, z którym mi było bardzo dobrze. Im żywiej czułam wielkość pociech, których się dla miłości Pana zrzekałam, tym większe z utraty ich miałam wesele. Nie mogłam pojąć, jak to się dzieje. Widziałam w sobie wyraźnie dwie rzeczy sprzeczne: cierpienie w duszy, a słodycz, wesele i radość z tego cierpienia. Całkiem już byłam pocieszona i spokojna. Znów mogłam po dawnemu całe godziny zostawać na bogomyślnej modlitwie. Wiedziałam, że po to jadę, aby dostać się w ogień, bo tak mi Pan był przepowiedział, że jadę po to, aby nosić wielki krzyż, choć wyobrażenia nie miałam, by się okazał tak wielkim, jak go potem doznałam. A mimo to jechałam z ochotnym weselem i przykrzyło mi się, że nie mogę zaraz rzucić się w ten bój, skoro taka jest wola pańska, bym go podjęła. Taką to siłę i dzielność zsyłał na mnie Pan w boskiej wielmożności swojej i napełniał nią niemoc moją. 11. Nie mogłam, powiadam, pojąć, jak to być może, ale objaśniałam sobie tę tajemnicę następującym porównaniem. Gdybym miała klejnot jaki kosztowny, albo inną jaką rzecz bardzo mi miłą, a dowiedziałabym się, że ktoś, kogo kocham więcej niż samą siebie i więcej dbam o zadowolenie jego niż o własną swoją przyjemność, pragnie ten klejnot czy tę rzecz posiadać, z przyjemnością dla miłości jego pozbyłabym się tej rzeczy, która mi taką przyjemność sprawowała, aby jemu zrobić przyjemność, przyjemność ta sprawienia mu radości, przewyższając własną przyjemność moją, zatarłaby we mnie nieprzyjemność obywania się bez tego klejnotu czy tej rzeczy mi drogiej i postradania przyjemności, jaką z niej miałam. Tak i w tym zdarzeniu, choć chciałam się smucić na myśl, że odjeżdżam od osób, które tak bardzo bolały nad rozstaniem się ze mną, co samo już przy wdzięcznym, jakie z natury mam sercu, byłoby mi w innym czasie dostatecznym powodem do wielkiego żalu i cierpienia. Teraz choć chciałam, powtarzam, smucić się nie mogłam. 12. Wiele też, jak się przekonałam na miejscu, na tym zależało, bym ani o dzień dłużej nie zwlekała, bo chodziło o sprawę tego kochanego domu, która, gdybym wówczas jeszcze była się zatrzymała, nie wiem, jakby mogła była zakończyć się pomyślnie. O najłaskawsza wielmożności Boga, nieraz zdumiewam się na samo wspomnienie tej szczególnej pomocy, jaką dobroć Jego raczyła mnie wspierać, aby stanęło tą stronie Boże, bo takim mocno wierzę, ono jest, ten przybytek, w którym boska miłość Jego z rozkoszą przebywa, jak sam raz na modlitwie raczył mi to objawić, mówiąc do mnie: córko, ten dom jest dla mnie rajem rozkoszy, jakoż sam widocznie wybrał te dusze, które do niego pociągnął, a w których zgromadzeniu żyjąc, wielkie mam zawstydzenie. Nie byłabym nigdy śmiała się spodziewać, że ich znajdę tyle, a tak doskonałych i ochotnie sposobnych do tego rodzaju życia, w takiej ciasnocie, ubóstwie i ustawicznej modlitwie, a one z takim weselem i z takim uszczęśliwieniem to jarzmo święte noszą, że każda z nich uważa siebie za niegodną tej łaski, która ją w takie miejsce przywiodła. Niektóre z nich zwłaszcza, które Pan powołał z wielkich marności i okazałości światowych, gdzie według pojęć świata mogły żyć szczęśliwe,
Takim tu Pan w dwójnasób szczęściem obdarzył, iż jasno widzą i uznają, że za jedno co opuściły, otrzymały stokroć tyle, że słów i serca im nie starczy na dziękczynienie boskiej hojności Jego. Inne, które już były dobre, gdy przyszły, uczynił jeszcze lepszymi. Młodym dziewczątkom daje męstwo i zrozumienie, aby poznały, jak już i na tej ziemi nie masz większego spokoju i szczęścia nad takie życie w zupełnym odłączeniu od rzeczy tego świata. Tak iż tego szczęścia dostąpiwszy, niczego już więcej prócz nieba pragnąć nie zdołają. Starszym i słabowitym dodaje sił i dotąd zawsze dodawał. Tak iż na równi z innymi znoszą bez szkody wszelkie nasze surowości i umartwienia. 13. O Panie mój, jakże jawnie okazuje się, żeś Ty jest wszechmogący. Próżna rzecz szukać dowodów na to, czego Ty chcesz, bo wyżej nad wszelki dowód i wszelki rozum przyrodzony, Ty, cokolwiek chcesz, czynisz tak możliwym, iż jasno stąd poznać, że dość tylko kochać Cię naprawdę i dla miłości Twojej opuścić wszystko, aby nam za cudowną sprawą Twoją wszystko było łatwe. Prawdziwie na pozór tylko stwarzasz trud przez przykazanie. Ja, Panie, pracy w nim nie widzę ani rozumiem tego, jak może komu być wąska droga, która wiedzie do Ciebie. W moich oczach jest to królewska droga, a nie wąska ścieżka. Droga taka, że ktokolwiek naprawdę wstąpi na nią, ten idzie po niej bezpiecznie. Nie masz na niej wybojów ani kamieni obrażenia, okazji, mówię, do grzechu. Ścieżką, niebezpieczną ścieżką i prawdziwie wąską drogą ja zowie tę, która z jednej strony wiedzie ponad głęboką, spadzistą przepaścią, a z drugiej strony ciągnie się samym brzegiem stromego urwiska, idący nią niebacznie, nim się spostrzeże, stoczy się w dół z tej czy z drugiej strony i marnie się rozbije. 14. Kto Ciebie prawdziwie miłuje, dobro moje najwyższe, ten idzie bezpiecznie szeroką, królewską drogą, daleką od urwisk i przepaści, ledwo się na chwilę zachwieje, a Ty, Panie, już przy nim jesteś i rękę mu podajesz, i jeśli jeno Ciebie miłuje, a nie rzeczy tego świata, żaden upadek ani nawet wiele upadków nie będzie mu na zgubę, bo idzie niziną pokory. Nie pojmuję, czemu ludzie tak się boją wstąpić na drogę doskonałości? Oby Pan, wedle boskiego miłosierdzia swego dał nam wszystkim zrozumieć, jak niepewna jest droga wśród tylu jawnych niebezpieczeństw, grożących temu, kto idzie za tłumem, a jak prawdziwe bezpieczeństwo ten tylko znajdzie, kto wyprzedzając pospólstwo żyjących tylko na ziemi, dąży naprzód drogą Bożą. Miejmy oczy utkwione w nim i nie obawiajmy się, by miało ukryć się przed nami to słońce sprawiedliwości i pozostawić nas na drodze w ciemnościach. Nie opuści on nas i nie da nam zginąć, chyba byśmy pierwsi opuścili jego. 15. Tylu jest, którzy nie boją się wchodzić między lwy drapieżne, gotowe każdej chwili rozszarpać ich. To jest między uciechy, wygody, honory i inne tego rodzaju, jak świat je zowie rozkosze. A tu gdy chodzi o życie cnotliwe, zmamieni przez diabła boją się lada myszy. Niestety ja byłam jedną z nich. Po 1000 razy zdumiewam się nad takim zaślepieniem swoim. Po 10 000 razy chciałabym się rozpłynąć we łzach żalu i skruchy. Chciałabym wielkim głosem na wszystek świat ogłosić ślepotę i złość swoją, aby ci ślepi, przykładem moim ostrzeżeń otworzyli oczy i przejrzeli. Niech im je otworzy ten, który sam w dobroci swojej mocen jest ślepych oświecić. A niech nie dopuszcza tego, bym ja kiedy jeszcze na nowo oślepła. Rozdział 36. O tym samym dokończenie. Jak wreszcie sprawa podjęta doszła do skutku i stanął ten klasztor chwalebnego świętego Józefa, jak wielkie przeciwieństwa i prześladowania podniosły się przeciw siostrom za przywdzianiem habitu, jakie cierpienia niezmierne i pokusy przebyła sama, jak z tego wszystkiego Pan ją zwycięsko wyprowadził na cześć i chwałę swoją? 1. Opuściwszy miasto, wracałam na miejsce swoje z wielkim weselem ducha, z całego serca i z ochotną wolą gotowa na wszystko, cokolwiek się Panu spodoba na mnie dopuścić. Ledwo wróciłam do domu, tegoż samego wieczoru nadeszło pozwolenie na fundację naszego klasztoru i brewy rzymskie. Mocno byłam zdumiona tym dziwnym zbiegiem rzeczy. Wszyscy też, którym wiadomo było, w jaki naglący sposób Pan był mnie skłonił do powrotu, niemniej ode mnie się zdumiewali, przekonawszy się,
Jak koniecznie przyjazd mój był potrzebny i jak w pomyślnej chwili Pan mnie do domu sprowadził. Zastałam bowiem biskupa, świętego ojca Piotra z Alkantary i Pana bardzo pobożnego, który gościł u siebie tego męża świętego, bo dom jego dla sług Bożych zawsze stał otworem, dając im schronienie i opiekę. 2. Obaj oni podjęli starania u biskupa o przyjęcie nowego klasztoru pod władzę i opiekę jego. Niemała to była łaska ze względu na zupełne ubóstwo fundacji, nie mającej posiadać żadnych dochodów. Ale biskup tak był przychylnie usposobiony dla dusz, pragnących i gotowych bez podziału służyć Panu, że i nam od razu wielką okazał życzliwość. Odtąd zawsze klasztor nasz łaską i opieką swoją otaczał. Wszystko to, i uzyskanie aprobaty biskupiej dla naszej fundacji, i zapewnienie jej poparcia i pomocy od różnych osób przez niego przychylnie dla nas usposobionych, było, rzec mogę, dziełem tego świętego starca. Gdybym nie była przyjechała na tę pomyślną chwilę, nie wiem, powtarzam, jak to wszystko byłoby przyszło do skutku, bo mąż ten święty krótko bawił w mieście, niecały tydzień, o ile pamiętam, do tego jeszcze wciąż był słaby i nie za długo potem Pan go zabrał do siebie. Na to tylko, mogłoby się zdawać, Pan w boskiej łaskawości swojej o tyle jeszcze przedłużył mu życie, ażeby doprowadził do końca tę sprawę, bo już od dawna, do 2 lat przeszło. Jeśli się nie mylę, stan zdrowia jego bardzo był groźny. 3. Wszystko to się robiło w wielkim sekrecie, bo inaczej nic by się nie było zrobiło, z powodu bardzo nieprzychylnego dla nas, jak się następnie okazało, usposobienia miasta. Z rządzeniem Bożym zachorował w tym czasie jeden z powinowatych moich. Żona jego była nieobecna, skutkiem czego chory w takim zostawał opuszczeniu, że pozwolono mi przenieść się do niego i pielęgnować go. Ta nieobecność moja w klasztorze pokryła kroki i zachody moje około sprawy naszej i nikt w domu o nich się nie dowiedział. Ta i owa wprawdzie czegoś się domyślała, ale podejrzeniom tym nie dawano wiary. Rzecz dziwna, krewny mój tak długo chorował, ile było potrzeba do załatwienia sprawy, a skoro było potrzeba, aby już był zdrów, to jest kiedy mnie było potrzeba być już wolną od posługi przy nim, a jemu dom opuścić i dla nas opróżnić, Pan natychmiast mu zdrowie przywrócił, tak iż sam nie mógł się wydziwić tak nagłemu wyzdrowieniu swemu. 4. Trudu i zachodów w tym czasie użyłam niemało. Musiałam jednocześnie chorego doglądać, biegać od jednego do drugiego dla otrzymania zatwierdzenia i robotników pilnować i naglić, aby prędzej kończyli urządzenie domu i przerobienie go na klasztor, bo w chwili przyjazdu mego wiele jeszcze brakowało do końca. Przyjaciółka moja nie była ze mną. Zdawało nam się, że lepiej, by nie była na miejscu, aby obecność jej przy tych robotach nie zwróciła na nie uwagi nieprzychylnych. Czułam, że wszystko zależy na jak największym pośpiechu z wielu różnych względów, a szczególnie dlatego, że każdej chwili bałam się, by mnie nie wezwano na powrót do klasztoru. Tak wielkie z tym wszystkim miałam utrapienia, że już myślałam, że to jest on krzyż, zapowiedziany mi od Pana, choć jednak zdawał mi się małym w porównaniu z tym wielkim, jakiego po słowach Pańskich się spodziewałam. 5. Gdy wreszcie już wszystko było gotowe, w sam dzień świętej Bartłomieja, z łaski miłosierdzia Pańskiego, kilka wstępujących przywdziało habit. Najświętszy sakrament został do kościoła naszego wprowadzony i klasztor ten nasz, pod wezwaniem najchwalebniejszego ojca naszego, świętego Józefa, prawomocnie i z wszelkimi upoważnieniami władzy kościelnej został ustanowiony roku 1562. Włożenia habitów ja dopełniłam w obecności 2 sióstr z tamtego domu naszego chwilowo pozostających poza murami klasztoru. Dom, w którym urządziłyśmy nasz klasztor, kupiony był, jak mówiłam, dla lepszego ukrycia rzeczy, na imię powinowatego mojego, w nim on mieszkał w czasie choroby swojej i ja za upoważnieniem przy nim mieszkałam. W tym wszystkim jednak, nie chcąc ani w punkcie najmniejszym rozminąć się z posłuszeństwem, kroku jednego nie zrobiłam, nie zasięgnąwszy pierwej zdania uczonych teologów i w całej tej sprawie polegałam na ich zapewnieniu, że zamierzona fundacja wielki przyniesie pożytek całemu zakonowi, że zatem, choć zmuszona jestem działać potajemnie, ukrywać się przed swoimi przełożonymi, mogę przecie bezpiecznie robić co do mnie należy dla jej uskutecznienia. Gdyby mi byli powiedzieli, że jest w tym zamiarze moim choćby najmniejsza niedoskonałość, nie raz, ale 1000 razy byłabym się wyrzekła tego klasztoru. Zdaje mi się,
że mogę tak twierdzić z wszelką pewnością. Jakkolwiek bowiem pragnęłam założenia tego klasztoru dla zupełnego odłączenia się od świata i odpowiedzenia, jakbym zdołała najdoskonalej i pod ściślejszą klauzurą, powołaniu swemu, zawsze jednak pragnęłam go z tym zastrzeżeniem, że gdybym się przekonała, iż z większą chwałą Bożą byłoby wyrzec się go zupełnie, wyrzekłabym się natychmiast, jak to w innym zdarzeniu uczyniłam, z zupełnym spokojem i swobodą ducha. 6. Teraz już czułam w sobie jakby zadatek jak i chwały i radości niebieskiej, gdy widziałam Pana w Najświętszym Sakramencie w pośród nas mieszkającego i te cztery sieroty ubogie, ale wielkie służebnice Boże, którym, przyjęłam je bez posagu, wstęp do tego świętego schronienia otworzyłam. Bo tego od początku chciałam i głównie miałam na myśli, by pierwsze zwłaszcza do tego domu wstępujące, takiego ducha były, iżby przykładem swoim założyły jakoby fundament, na którym by się zbudowało to życie wysokiej doskonałości i modlitwy, które sobie za cel zakładałyśmy, i aby przez nie dokonało się działo takie, jakim rozumiałam dobrze, że dom ten być powinien, na większą chwalę pańską, na godne uczczenie świętego szkaplerza chwalebnej Matki Jego. To było, powtarzam, najgorętsze pragnienie moje i dlatego radowałam się widząc tak szczęśliwe spełniania jego początki. I to także wielką było dla mnie pociechą, że zdołałam wykonać to, co Pan szczególnie był mi zalecił, że wzniosłam w tym mieście kościół pod wezwaniem chwalebnego świętego Józefa, jakiego tu przedtem nie było. Nie iżbym sądziła, bym sama w tej sprawie cokolwiek bądź zrobiła. Tej myśli nigdy nie miałam i nie mam, wiem, że wszystko Pan czyni, co w tej sprawie było mojego, to miało w sobie tyle niedoskonałości, że raczej, widzę to dobrze, jest tu o co mnie obwiniać, niż za co mi dziękować. Ale wielką przecie z tego radość miałam, że boska łaskawość Pana mojego raczyła mnie, choć tak grzeszną, użyć za narzędzie do tak wielkiej sprawy, i tak się czułam uszczęśliwiona, że w wielkim zachwyceniu modlitwy jakobym od siebie odeszła. 7. Gdy już wszystko się skończyło, w 3 czy 4 godziny po dopełnieniu obrzędu, diabeł wydał mi walkę wewnętrzną, jak ją tu opowiem. Nasunął mi na myśl, czy nie było to grzechem, co ja zrobiłam, czy nie zgrzeszyłam przeciw posłuszeństwu, podejmując tę fundację bez zgodzenia się i rozkazu prowincjała, który, dobrze czułam, mógł się obrazić tym, że oddałam klasztor pod władzę ordynariusza, nie uprzedziwszy go, choć, z drugiej strony, skoro sam odmówił uznania naszej fundacji, nie powinien by, zdawało mi się, gniewać się o to, tym bardziej, że ja, co do siebie, nie zmieniałam uległości, i czy te zakonnice, które tu żyć mają, będą zadowolone z takiej ciasnoty i z tak ścisłej klauzury, czy nie zabraknie im chleba i pierwszych potrzeb do życia, czy to nie szaleństwo z mojej strony, że wdałam się w taką sprawę, kiedy mogłam spokojnie żyć w swoim klasztorze. Tylokrotne wyraźne rozkazy, jakie miałam od Pana, tyle zdań przychylnych i zachęt ze strony ludzi poważnych i uczonych, których radę zasięgałam, i tyle na ten cel nieustannych prawie, przez 2 lata przeszło modlitw dusz pobożnych, wszystko to w owej chwili tak mi wyszło z pamięci, jak gdyby nigdy nie istniało. Pamiętam tylko, że ja tak chciałam i że tak mi się zdawało dobrze. Wszystkie cnoty i samaż nawet wiara w zupełnym zostawały we mnie zawieszeniu. Nie miałam siły zdobyć się na żaden akt miłości czy nadziei na odparcie tylu ciosów nieprzyjaciela. 8. Jakże chcesz? Szeptał mi jeszcze kusiciel, taka schorzała mieszkać w takiej ciasnocie. Skąd weźmiesz siły na taką surową pokutę? Na co było ci porzucać tamten dom, taki obszerny i wygodny, gdzie ci było tak dobrze, gdzie tyle miałaś dusz przyjaznych i życzliwych? A te, z którymi tutaj masz żyć, kto wie, czy będzie ci znośne ich towarzystwo? Widocznie porwałaś się na rzecz nad siły swoje, a teraz tylko rozpacz cię czeka. Snać diabeł sam do tego cię namówił, abyś straciła pokój i swobodę ducha, i w tej rozterce wewnętrznej stała się niezdolną do modlitwy i zatraciła duszę swoją? Takie i tym podobne podszepty diabelskie nawałem mi się cisnęły do głowy, tak iż nie było w możności mojej myśleć o czym innym, a przy tym w duszy smutek, zamęt i ciemności takie, że nie ma wyrazów na ich opisanie. Widząc siebie w takim stanie, poszłam nawiedzić Najświętszy Sakrament, chociaż i tam modlić się nie mogłam. Był to taki ucisk wewnętrzny, że śmiało go mogę porównać z konaniem śmiertelnym. Mówić o tym i zwierzyć się z męką swoją nikomu nie śmiałam.
bo jeszcze nie miałyśmy wyznaczonego dla nas spowiednika. 9. O Boże wielki, jakaż to nędza tego życia. Nie ma w nim trwałej pociechy, wszystko podlega odmianie. Przed chwilą jeszcze takie czułam uszczęśliwienie, że nie oddałabym go za żadne pociechy tej ziemi. A teraz toż samo, co było przyczyną mojej radości, zamieniło się w taką mękę, iż nie wiedziałam, co z sobą począć. O, gdybyśmy chcieli z należną uwagą zastanowić się nad odmianami i przygodami tego życia, snać każdy nauczyłby się z własnego doświadczenia mało sobie ważyć wszelkie pociechy czy smutki doczesne. Śmiem twierdzić, że była to jedna z najboleśniejszych chwil, jakie przebyłam w swym życiu. Duch mój, rzec mogę, przeczuwał wszystkie cierpienia, jakie mnie jeszcze czekały, choć żadne z nich nie dorównałoby temu, które wówczas czułam, gdyby ono dłużej było potrwało. Ale Pan nie dopuścił tego, aby zbytnio się przedłużyło cierpienie biednej służebnicy Jego i jak nigdy w żadnym utrapieniu moim nie zostawił mnie samej, tak i w tym przybył mi na ratunek. Promieniem światłości swojej oświecił mnie i dał mi ujrzeć prawdę, iż całe to nagabywanie było sprawą złego ducha, który mnie takimi mamidłami swymi chciał przerazić. Wtedy, zbierając w myśli wielkie owe postanowienia służenia Panu i żądzę cierpienia dla Niego, powiedziałam sobie, że chcąc te postanowienia wykonać, nie powinnam szukać dla siebie spokoju, że ile poniosę trudu i mozołu, tyle też będę miała zasługi, a wszelkie cierpienia i strapienia wewnętrzne, gdy je przetrwam dla służby Bożej, posłużą mi za czyściec. Słowem, czegóż bym miała się lękać, wszak pragnęłam krzyża, czemuż go więc nie przyjąć, kiedy się nastręcza taki dobry, kiedy im mocniej sprzeciwia się naturze, tym większy zysk z niego, jakże więc miałoby mi zabraknąć odwagi do służenia temu, któremu tyle jestem winna. Takimi i tym podobnymi myślami, dodawszy sobie ducha i wielki sobie gwałt zadając, złożyłam przed Najświętszym Sakramentem przyrzeczenie, iż uczynię wszystko, co będzie w mojej mocy, aby otrzymać pozwolenie przeniesienia się do tego domu, i że skoro będę mogła to uczynić z bezpiecznym sumieniem, ślubem się zobowiążę do klauzury. 10. Zaledwie wymówiłam te słowa, tejże chwili diabeł uszedł, pozostawiając mnie w spokoju i zadowoleniu wewnętrznym, które odtąd nigdy już mnie nie opuściły. Wszelkie surowości, jakie się zachowują w tym domu, klauzura, praktyki pokutne i wszelkie inne umartwienia mają dla mnie słodycz niewypowiedzianą i wydają mi się lekkie. Takie tu niezmierne czuję uszczęśliwienie, że nieraz zapytuję siebie, gdzie na całym świecie mogłabym była obrać sobie rozkoszniejszy rodzaj życia. Nie wiem, czy to skutkiem tego wewnętrznego zadowolenia zdrowie teraz mam lepsze niż kiedy bądź, czy też Pan, ze względu na to, że potrzeba i słuszność tego wymaga, bym się nie wyróżniała od drugich, raczy to sprawiać na pociechę moją, że mogę, choć z trudnością, znosić na równi z wszystkimi wszelkie zachowujące się u nas umartwienia. Dość, że wszyscy, którym wiadome są z dawnych czasów ciągłe niemoce moje, nie mogą się nadziwić. Skąd na to siły biorę? Chwała bądź Jemu, który wszystko to sprawuje i którego mocą niemoc nasza wszystko może. 11. Choć walką przebytą zmęczona, śmiałam się przecie z diabła, skoro jasno się przekonałam, że była to jego sprawa. Na to snać Pan dopuścił na mnie to przejście, abym z niego poznała, jak wielką mi w tym łaskę uczynił i od jakiej mnie męki uchował, że od czasu jak jestem zakonnicą, a jestem nią od 28 lat, nigdy ani na chwilę nie doznałam na sobie, co to znaczy niezadowolenie z powołania swego, i na to także, abym za dostrzeżeniem w której z sióstr swoich podobnej pokusy, nie gorszyła się z niej, ale umiała nad nią się ulitować i ją pocieszyć. Gdy już ta burza minęła, sądziłam, że będę mogła nieco się posilić i pójść na spoczynek, czego bardzo potrzebowałam, bo całą noc prawie oka nie zmrużyłam. Kilka nocy poprzednich także zeszło mi na różnych kłopotach i troskach, a i we dnie również mocno byłam strudzona przy rozmaitej robocie, ale mi odpocząć nie dano. Skoro się rozeszła wieść o tym, co u nas się stało, wielkie i w całym mieście, i w klasztorze naszym powstało wrzenie i, jak już wyżej wspomniałam, słuszne poniekąd były ku temu powody. Natychmiast przeorysza przysłała mi rozkaz, bym się tejże chwili stawiła w klasztorze. Ja też, skoro mnie doszło to poselstwo, bez zwłoki pożegnałam siostry swoje, mocno zasmucone i poszłam. Wiedziałam dobrze,
że czekają mnie nie lada utrapienia. Rzecz jednak była już zrobiona, więc mało się troszczyłam o resztę. Pomodliłam się, wzywając Pana na pomoc, błagając Ojca mojego, świętego Józefa, by mnie przywiódł na powrót do domu swego i ofiarując jemu wszystko, co będę miała do zniesienia, uradowana bardzo, że mi się nadarza sposobność ucierpienia w czymkolwiek dla Pana i dla służby Jego. Byłam pewna, że skoro się zjawię, będę wrzucona do karceru, z czego przyznaję, byłabym bardzo rada, nie potrzebując w takim razie mówić z nikim i mogąc odpocząć nieco na samotności, jak tego wielką czułam potrzebę po takim z interesami i ludźmi strudzeniu. 12. Przełożona wszakże, gdym przyszła i zdała jej sprawę o sobie, nieco złagodniała, ale zgromadzenie całe wezwało prowincjała, pozostawiając sprawę do jego rozeznania. Gdy przyszedł, zostałam pozwana na sąd, z wielkim rozradowaniem wewnętrznym, iż dano mi jest ucierpieć nieco dla miłości Pana, skoro czułam, że w tej sprawie nic nie zawiniłam przeciw boskiemu majestatowi jego ani przeciw zakonowi, któremu owszem, tak byłam oddana, że ochotniej śmierć poniosłabym dla niego. O wzrost wszak jego ze wszystkich sił swoich się starałam i niczego goręcej nie pragnęłam nadto, by zakwitnął znowu w całej swej pierwotnej doskonałości. Wspominałam sobie na sąd, któremu poddał się Pan Jezus i czułam dobrze, jak wobec niego ten mój sąd jest niczym. Upokorzyłam się, jak gdybym w istocie była bardzo winną, bo i taką się wydawałam tym, którzy nie znali powodów i całego sposobu postępowania mego. Prowincjał dał mi surowe napomnienie, choć nie tak surowe jak na nie zasługiwał rzekomy występek mój. Jak tego spodziewać się mogłam po ciężkich, jakie doń zaniesiono na mnie oskarżeniach. Ja nie powiedziałam ani słowa na uniewinnienie siebie, bo takie z góry miałam postanowienie. Prosiłam go tylko o przebaczenie, pokutę i żeby się na mnie nie gniewał. 13. W niektórych rzeczach widziałam jasno, że obwiniają mnie niesłusznie, na przykład, że zrobiłam to wszystko przez próżność, dla pokazania się, rozgłosu i tym podobne rzeczy. Ale w innych za to punktach nie mogłam nie uznać słuszności czynionych mi zarzutów, mianowicie, że jestem gorsza od drugich, że kiedy nie umiałam zachowywać wiernie reguły w tym klasztorze, gdzie ona w tak wielkim jest poszanowaniu, jakże teraz śmiem przychodzić do drugiego domu, pod regułę surowszą, że daje zgorszenie ludowi, że zaprowadzam nowości. Wszystko to nie sprawowało mi najmniejszego zmieszania ani żalu, chociaż starałam się zachować postawę skruszoną, aby się nie zdawało, że słowa ich lekceważę. Na koniec kazał mi wytłumaczyć się przed zgromadzeniem z postępowania mego, musiałam więc usłuchać. 14. Mając w duszy spokój zupełny, przy pomocy Pańskiej w taki sposób zdałam sprawę z wszystkiego, że ani prowincjał, ani siostry zgromadzone nie znaleźli za co mnie potępiać. Później jeszcze na osobności tłumaczyłam się przed nim dokładniej. Tak go zadowoliły objaśnienia moje, że obiecał mi, iż da mi pozwolenie przejścia do nowego klasztoru, skoro tylko miasto się uspokoi, bo w onej chwili wzburzenie w całym mieście było wielkie, jak zaraz opowiem. 15. Trzeciego czy czwartego dnia po tych wypadkach, zwierzchnik i kilku radnych miasta, tudzież kilku członków kapituły zebrali się na radę i zgodnie uchwalili, że nowy klasztor pod żadnym warunkiem nie może być cierpiany, że widoczna grozi z niego szkoda miastu, że trzeba usunąć najświętszy sakrament i istnieniu nowej fundacji na wszelki sposób koniec położyć. Zwołali następnie wszystkie zakony, po dwóch teologów z każdego, aby każdy wypowiedział zdanie swoje. Jedni milczeli, drudzy nas potępiali, potem wszyscy uchwalili, że klasztor powinien być bezzwłocznie zburzony. Jeden tylko teolog z zakonu świętego Dominika, choć także nam był przeciwny, nie samemu założeniu klasztoru wprawdzie, ale pozostawianiu go bez dochodów, wystąpił w obronie naszej. Przedstawiał, że nie jest to rzecz, którą by godziło się tak od razu potępiać i niszczyć, że trzeba tu dojrzalszego zastanowienia, że nic nie nagli, że zresztą sprawa ta należy do sądu biskupa. Tymi i tym podobnymi przedstawieniami znacznie uspokoił umysły wzburzone. W pierwszej chwili taka była powszechna zapamiętałość, że prawdziwie dziwić się można, jakim sposobem nie wykonali natychmiast swojego na zgubę naszej fundacji zamiaru. W końcu stało się to, co się stać miało i co się Panu podobało. Przeciw woli jego niczego nie mogli dokazać przeciwnicy nasi. Zapewne, że w tym co czynili, nie było z ich strony obrazy Bożej, bo zdawało im się, że powody mają słuszne i chwalebne.
powodowali się gorliwością, ale ja przez nich dużo wycierpiałam i wraz ze mną wszyscy ci, którzy mi sprzyjali, choć ich było niewielu, a którzy dotkliwe z tego powodu mieli do zniesienia prześladowanie. 16. Tak wielkie było wrzenie w pospólstwie, że o niczym innym nie mówiono, tylko o nas. Wszyscy potępiali mnie i nachodzili prowincjała i przełożoną moją, abym była ukarana. To, co na mnie mówiono, tak mało mi obchodziło, jak gdyby nic nie mówiono. Owszem, raczej zdaje mi się, cieszyłam się z tej niesławy swojej. Bałam się tylko o dom, żeby nie został zburzony i nad tym bardzo cierpiałam, jak nie mniej i nad tym, że ci, którzy mnie popierali, tak są przez pospólstwo szarpani i takie z mojego powodu przechodzą utrapienia. Gdybym była miała nieco żywej wiary, nie byłoby mi to wszystko zakłóciło spokoju wewnętrznego, ale dość małego uchybienia przeciw jednej cnocie, aby tym samym i inne osłabły i jakby posnęły. Byłam więc w wielkim smutku przez te dwa dni, w które się odbywały owe zgromadzenia publiczne. Aż oto w tym strapieniu swoim usłyszałam Pana, mówiącego do mnie te słowa. Czego się lękasz, czy nie wiesz, że jestem wszechmogący? Przy czym dał mi zapewnienie, że dom nie będzie zburzony. Wielkie stąd było pocieszenie moje. Miasto wytoczyło sprawę z przedstawieniem swoim przed Radę Królewską. Skutkiem tego przyszedł stamtąd rozkaz zarządzenia ścisłego badania, co i jak się stało. 17. Wszczął się wielki proces. Miasto wysłało przedstawicieli swoich do dworu. Nasz również klasztor powinien by był wysłać swoich, ale nie miałam za co i nie wiedziałam co począć. Pan zaradził potrzebie. Prowincjał nie zabraniał mi zajmować się tą sprawą, jako mąż pobożny i sprzyjający wszystkiemu co dobre. Choć nie popierał jej, nie chciał jej przecie przeszkadzać, a że zwlekał z upoważnieniem mnie do przeniesienia się do nowego domu, nie było to przez niechęć, tylko dlatego, że chciał doczekać, aż się wszystko uspokoi i ułoży. Tymczasem tamte służebnice Boże pozostawały same i więcej modlitwami swymi przyczyniały się do pomyślnego obrotu rzeczy, niż ja wszystkimi rokowaniami, choć one mi dużo zachodu kosztowały. Chwilami zdawało się, że wszystko przepadło. Raz mianowicie w nieobecność prowincjała i na dzień przed przyjazdem jego przeorysza zakazała mi wszelkich dalszych starań, co znaczyło porzucić wszystko. Zaniosłam wtedy błaganie do Boga i powiedziałam mu: Panie, dom to nie mój, dla Ciebie założony jest, teraz więc kiedy nie ma kto starać się o niego, Ty, Panie, nim się zajmij. Po tej modlitwie tak mi było spokojnie i wesoło na sercu, jak gdybym cały świat miała na usługi swoje do pilnowania tej sprawy. Pewna byłam pomyślnego jej skutku. 18. Pewien kapłan, wielki sługa Boży, gorliwy zwolennik wszystkiego co ma związek z doskonałością chrześcijańską, który i przedtem zawsze mnie popierał, udał się na dwór dla doglądania sprawy naszej i wiele sobie z tym pracę zadawał. Podobnież i on świątobliwy pan, o którym już kilkakrotnie mówiłam, bardzo żywo zajmował się naszą sprawą i na wszelki sposób jej bronił, nie zważając na wielkie, jakie z tego powodu musiał znosić kłopoty i prześladowania. Zawsze i we wszystkim miałam w nim prawdziwego ojca i mam dotąd. Taką w tych rzecznikach naszych pan wzbudzało tę sprawę gorliwość, że każdy ją poczytywał sobie jakby za własną, jakby w niej chodziło o własne ich życie lub honor. W istocie zaś o nic innego im nie chodziło, jeno o to, że w obronie tej sprawy widzieli obronę służby i chwały pańskiej. Podobnież i tego kapłana, o którym było wyżej, a który także był jednym z tych, co nam sprzyjali. Pan Bóg bardzo widocznie wspierał w tym, co czynił na naszą obronę. Biskup był go posłał od siebie na jedno wielkie zgromadzenie, na którym radzono o naszym klasztorze. Był tam sam jeden przeciw wszystkim, a jednak za pomocą pewnych zręcznych sposobów, których użył w mowie swojej, zdołał ich w końcu na chwilę ułagodzić i tym sposobem, choć ani on, ani nikt nie byłby wówczas potrafił na długo uśmierzyć tej zapamiętałości, z jaką wciąż na nowo, jak to mówią, na zabój domagali się zburzenia klasztoru. Przynajmniej zyskało się na czasie. Był to ten sam sługa Boży, który dawał siostrom habity i wprowadzał do nas Najświętszy Sakrament, za co niemałe wycierpiał prześladowanie. Wojna ta trwała blisko pół roku. Wszystkie utrapienia, przez jakie w tym czasie się przeszło, poszczególe opowiadać byłoby za długo. 19. Dziwowałam się w sobie z tej zawziętości, z jaką diabeł tak wszystkie siły swoje wytężał przeciwko garstce słabych kobiecin, i jakim sposobem cały ogół mógł przyjść do wniosku,
że 12 zakonnic z przoreszą, bo nigdy ich nie ma być więcej, mówię to do tych, którzy się temu postanowieniu sprzeciwiali, i to tak surowe i ukryte życie wiodących, mogą całemu miastu grozić tak wielką szkodą, czy dla nich w tym szkoda czy zysk, to już własna ich sprawa, ale żeby przynosiły szkodę miastu, na to zdawałoby się trudno wynaleźć dowód rozsądny. Oni jednak tyle ich wynaleźli, że z dobrym sumieniem taką nam wojnę wytaczali. W końcu jednak zrobili ustępstwo. Zgadzali się na ustanowienie i dalsze istnienie klasztoru, ale pod warunkiem, że będzie miał dochody. Ja tak już byłam znękana tą ciągłą targaniną, a więcej jeszcze widokiem przykrości, jakie z tego powodu ponosili rzecznicy nasi, że dla ich pokoju raczej niż dla naszego. Zdawało mi się, że nie będzie w tym nic złego, gdy tymczasowo póki się to wzburzenie nie uspokoi, przyjmiemy dochody, a po niejakim czasie upatrzywszy porę właściwą, ich się pozbędziemy, chwilami nawet. Będąc tak nędzna i niedoskonała, wmawiałam w siebie, że taką snać musi być wola Pana, skoro bez tego nie można dojść do pomyślnego końca, za czym już skłaniałam się do przyjęcia tego warunku. 20. Lecz w noc poprzedzającą dzień, którego rzecz miała się ostatecznie omówić i miała być przyjęta, i ugoda już przygotowana była przez obie strony, gdy byłam na modlitwie, Pan rzekł do mnie, bym nie czyniła tego, bo gdy raz zgodzimy się na posiadanie dochodów, potem już nam nie pozwolą od tego się cofnąć. Dodał przy tym jeszcze niektóre inne przestrogi. Tegoż samego wieczoru ukazał mi się święty Piotr z Alkantary, który już nie żył. Przed śmiercią jeszcze dowiedziawszy się o wielkich przeciwieństwach i prześladowaniach, jakie znosimy, napisał był do mnie, że cieszy go to bardzo, iż nowa fundacja takie napotyka trudności i przeszkody, że jest to znak, iż Pan będzie miał z tego klasztoru bardzo wielką chwałę, skoro diabeł tak zawzięcie stara się wstrzymać założenie jego. Tylko bym żadną miarą nie zgodziła się na posiadanie dochodów. Przestrogę te 2 czy 3 razy jeszcze w tymże liście powtarzał, upewniając mnie, że jeśli jeno tego dotrzymam, wszystko się skończy pomyślnie. Po śmierci widziałam go już 2 razy, jaśniejącego chwałą niewypowiedzianą. Widok jego nie miał dla mnie nic przerażającego. Przeciwnie, wielką mnie napełnił radością, bo obydwa razy ukazywał mi się w ciele chwalebnym, otoczony jasnością niebieską, od której mnie samej dziwnie i jasno się zrobiło w duszy. Za pierwszym swoim ukazaniem się pamiętam, jak między innymi opisując mi wielką szczęśliwość swoją rzekł, że szczęśliwa pokuta, za którą takiej chwały dostąpił. 21. Mówiłam już o tym, zdaje mi się na innym miejscu, więc tu powtarzać nie będę, to tylko powiem, że tym trzecim razem ukazał mi się z twarzą surową i tylko te słowa mi powiedział, patrzaj, byś nie przyjmowała dochodów. Czemu nie chcesz usłuchać mej rady? To powiedziawszy tejże chwili znikł. Mocno mnie to widzenie przeraziło i zaraz nazajutrz opowiedziałam wszystko temu pobożnemu panu, bo do niego zawsze naprzód się udawałam, gdyż najżywiej ze wszystkich nami się zajmował, dodając, że pod żadnym warunkiem nie powinnyśmy zgodzić się na dochody. Niech raczej proces dalej się toczy. On silniejsze w tym punkcie miał postanowienie niż ja i bardzo się z tego, co mu powiedziałam, ucieszył. Później też przyznał mi, że bardzo niechętnie prowadzi umowy co do tego warunku. 22. Już wtedy sprawa wracała na właściwe tory, gdy wtem znowu weszła jej w drogę pewna osoba bardzo poważna. W najlepszej intencji wystąpiła z wnioskiem, aby zdać tę kwestię na decyzję teologów. Stąd nowe dla mnie niepokoje, bo kilku z tych, którzy nas popierali, zgodziło się na ten wniosek. Ze wszystkich zawikłań, jakimi diabeł krzyżował moje zamiary, przyznaję, że to było mi najtrudniejsze do strawienia, ale i w tym razie, jak we wszystkich trudnościach poprzednich, Pan przyszedł mi w pomoc, trudno mi w tym treściwym opowiadaniu dokładnie zdać sprawę ze wszystkich utrapień, jakie wycierpiałam w ciągu tych 2 lat, od pierwszych początków naszego klasztoru aż do ostatecznego jego ukończenia. Najtrudniejsze były półrocza pierwsze i ostatnie. 23. Gdy tymczasem miasto już się było nieco uspokoiło, teologów dominikanin, który nas od początku popierał, zręcznym za nami pośrednictwem swoim znakomitą, choć nieobecny, oddał nam przysługę. Przedtem już Pan go był sprowadził do nas w chwili, kiedy pomoc jego bardzo nam była potrzebna i bardzo też okazała się skuteczna. Prawie mogłoby się zdawać, że opatrzność Boża po to jedynie do nas go przywiodła, bo jak potem sam mi mówił,
Żadnego nie miał w mieście naszym interesu, a o potrzebie naszej przypadkiem tylko się dowiedział. Pozostał w mieście tyle czasu, jak długo był nam potrzebny, potem odjechał, ale odjeżdżając, umiał różnymi drogami trafić naszemu ojcu prowincjałowi do przekonania i wydobyć od niego pozwolenie dla mnie z kilkoma siostrami. Choć tak prędkie wydanie tego pozwolenia zdawało się rzeczą niepodobną, by mi wolno było wreszcie przenieść się do nowego domu, dla utrzymania chóru i nauczania sióstr, już tam mieszkających. Była to dla mnie chwila nieopisanej radości, gdy na koniec znalazłam się w tym błogosławionym domu świętego Józefa. 24. Pierwej nim przekroczyłam próg klasztoru, weszłam do kościoła na modlitwę. Tam wpadłszy jakoby w zachwycenie, ujrzałam Chrystusa Pana, jak z wielką miłością mnie witał, wkładając mi koronę na głowę i dziękując mi za to, co uczyniłam dla matki Jego. Innego razu, gdy po komplecie byłyśmy wszystkie w chórze na modlitwie, ukazała mi się Najświętsza Panna, chwałą niebieską jaśniejąca, odziana w płaszcz biały, którym nas wszystkie okrywała. Objawiła mi wysoki stopień chwały, do którego Pan podniesie duszę, w tym domu Jemu służące. 25. Wraz z zaprowadzeniem nabożeństwa w kościele naszym, lud z wielką pobożnością począł do niego się garnąć. Przyjęłyśmy nowe siostry. Powoli też Pan odmieniał serca tych, którzy nas prześladowali, iż poczęli gorliwie nas popierać i znosić nam jałmużny, w taki sposób pochwalając to, co przedtem tak potępiali. Z czasem wszyscy zaniechali dalszego prowadzenia procesu, przyznając, że ten dom nasz musi być dziełem Bożym, kiedy mimo tak gwałtownego oporu, jednak z woli boskiego majestatu jego przyszedł do skutku. I rzecz pewna, że dziś nie ma już nikogo, kto by sądził, że roztropniej byłybyśmy postąpiły, gdybyśmy zaniechały naszego zamiaru. Zewsząd z największą o potrzeby naszej troskliwością, nadsyłają nam jałmużny. Nie chodzimy po kweście, nikogo o nic nie prosimy, a Pan przecie pobudza serca litościwe, iż z własnego popędu nas wspierają, tak iż nigdy nie cierpimy niedostatku. Mam nadzieję w Panu, że tak będzie zawsze. Liczba sióstr w każdym klasztorze zawsze będzie niewielka, więc jeśli jeno wiernie będą czyniły co czynić powinny, jak te dzisiejsze z łaski i miłosierdzia Pańskiego to czynią, pewna jestem, że na niczym potrzebnym zbywać im nie będzie. Nie będą miały również potrzeby być komu ciężarem albo naprzykrzać się. Pan sam będzie miał o nich staranie, jaki ma dotąd. 26. Niewypowiedziana to dla mnie pociecha, że dane mi jest mieszkać w tym domu w pośród dusz tak oderwanych od świata. Nie znają one innej troski jeno te, jakby coraz wyższe czynić postępy w służbie Bożej. Samotność jest dla nich rozkoszą, odwiedziny, chociażby najbliższych, przykrość im sprawują, chyba że znajdą w nich pobudkę do coraz gorętszej miłości boskiego oblubieńca swego. Nikt też nie odwiedza tego domu, tylko tacy, którzy sami, jak one, płoną tymże ogniem miłości Bożej i pomnożenia jej w sobie pragną. Inaczej ani im przyjemności nie zrobią, ani jej tu dla siebie nie znajdą. Innego przedmiotu rozmowy te dusze święte nie znają jeno o Bogu. Kto by im mówił o czym innym, tego one nie zrozumieją, ani on ich nie zrozumie. Trzymamy się reguły Najświętszej Panny z Góry Karmel, całej i niezłagodzonej, jak ją uporządkował Hugo kardynał tytułu świętej Sabiny, a papież Innocenty IV, roku 1248, w piątym roku swego pontyfikatu zatwierdził. 27. Sądzę, że wszystkie utrapienia, jakie wycierpiałyśmy, dobrze się opłaciły. Prawda, że obecny nasz rodzaj życia ma w sobie pewną surowość. Nigdy nie jemy mięsa, chyba w koniecznej potrzebie. 8 miesięcy w roku zachowujemy ścisły post i inne surowości, jakie przepisuje ta reguła pierwotna. Ale siostry uważają, że tego jeszcze mało, przeto innym jeszcze oddają się umartwieniom, potrzebnym, jak nam się zdawało, do doskonalszego wypełnienia samejże reguły. Ufam w Panu, że da tym początkom wzrost i pomnożenie, jak mi to sam w boskiej dobroci swojej obiecać raczył. 28. Drugi dom zamierzony przez ową świętą służebnicę Bożą, o której mówiłam, również znalazł łaskę u Pana i stanął szczęśliwie w mieście Alcala. Nie brakło jemu wielkich przeciwieństw, a założyciele jego ciężkie wycierpieli utrapienia. Wiem, że zachowuje się w nim ścisła, według tej pierwotnej reguły naszej obserwancja. Niechaj Pan raczy sprawić, aby wszystko to było na cześć i chwałę Jego i Najświętszej Panny Maryi.
której szkaplerz nosimy. Amen. 29. Boję się, czy nie znudziłam waszej miłości, tak szeroko opisując historię powstania naszego klasztoru. W porównaniu jednak z mnóstwem utrapień, które założeniu jego towarzyszyły i dziwnych w przeprowadzeniu tej sprawy zrządzeń pańskich, opis mój jest raczej za krótki. Wielu świadków na te dziwy patrzało i może je stwierdzić pod przysięgą. Dlatego też na miłość Boga proszę, jeśli by wasza miłość uważał za rzecz właściwą podrzeć wszystko inne, co tu napisałam, to co się tyczy tego klasztoru racz zachować. Gdy umrę, daj to siostrom, które po mnie będą, wszystkim, ile ich w następnych czasach tu przyjdzie, doda to wielkiej odwagi w służbie Bożej i pobudzi je do gorliwej pracy, aby nie upadło to, co się tak szczęśliwie zaczęło, ale coraz wyżej rosło, gdy z tego pisania dowiedzą się, jak wielkie rzeczy boska wielmożność Pana w tych początkach uczyniła za sprawą takiej, jaką ja jestem, nędznej i grzesznej istoty. I kiedy Pan w założeniu tego klasztoru taką raczył okazać szczególną i widoczną łaskę i opiekę swoją, że ciężko by zgrzeszyła i surowe na siebie karanie Boże ściągnęła każda, która by zaczęła opuszczać się w tej doskonałości, której Pan sam tutaj taki dał początek. On cudowną łaską swoją to sprawił, że dusze dzisiaj tej regule poddane, tak ochotnie ją pełnią i jawne z siebie dowód dają, że można nosić to jarzmo nie tylko bez utrudzenia, ale i ze słodkością. Ułatwienie pod nim znajduje dusza do życia i postępu duchowego, pragnąca w oderwaniu od świata i na samotności cieszyć się samym tylko oblubieńcem swoim Chrystusem. Bo to jest, czego siostry nasze nade wszystko pragnąć powinny, aby zawsze były same z nim samym. Niechaj pamiętają, by ich nigdy nie było więcej w jednym domu niż 13, zdaniem wielu, których się radziłam, ta jest liczba najwłaściwsza. Sama też z własnego doświadczenia się przekonałam, że inaczej trudno jest zachować w zgromadzeniu ducha naszego zakonu i żyć z jałmużny, nie naprzykrzając się nikomu. Niechaj wierzą tej, która z wielkim trudem i wsparta modlitwami wielu starała się wszystko urządzić tak, aby było jak najlepiej, a że tak jest najlepiej, o tym to samo już każdego przekonać może, że przez te kilka lat, odkąd zamieszkałyśmy w tym domu, w takim tu żyjemy wszystkie zadowoleniu i weselu wewnętrznym, bez żadnej przykrości i w lepszym zdrowiu niż przedtem. Komu by zaś to życie nasze wydawało się zbyt surowe, niech oto wini własną małoduszność swoją, a nie to, co tu zachowujemy, kiedy osoby wątłe i słabego zdrowia, mocą tylko ducha, który je ożywia, z taką łatwością to znoszą, radzę więc takiemu czy takiej, niech się uda do innego klasztoru i tam pracuje na zbawienie swej duszy wedle miary ducha swojek. Rozdział 37. Jakie skutki pozostawiała w niej każda łaska, użyczona przez Pana? Jak wielką jest rzeczą i wszelkiej usilności godną każde najmniejsze pomnożenie chwały niebieskiej? Jak żadna trudność nie powinna nas zrażać, gdy chodzi o nabycie takich dóbr, które trwają wiecznie? 1. Niełatwo mi przychodzi dalej jeszcze opowiadać łaski, jakie mi Pan uczynił. I tych już, które dotąd opisałam, jest tyle i tak są nadzwyczajne, że z trudnością kto uwierzy, by Bóg je mógł dawać takiemu grzesznemu stworzeniu. Wszakże chcąc być posłuszną Panu, który mi kazał i rozkazowi waszych miłości, podam tu na cześć i chwałę Jego jeszcze niektóre szczegóły. Daj Boże, by to co piszę, posłużyło na pożytek duszy tym, którzy mnie czytać będą, aby widząc, jak hojnie Pan raczył obdarzać taką nędzną istotę, zrozumieli z tego, czego dopiero w boskiej szczodrobliwości Jego może się spodziewać ten, kto naprawdę Mu służy, i by brali stąd pobudkę i zachętę do oddania się całkowicie temu Panu tak łaskawemu, który już w tym życiu takie daje zadatki nieskończonej miłości swojej. 2. Na sam przód więc powiem, że w tych łaskach, jakie Bóg czyni duszy, są różne stopnie chwały. W niektórych widzeniach chwała, rozkosz, pociecha tak niezmiernie przewyższają chwałę, rozkosz i pociechę, jaką mają w sobie inne, że zdumienie mnie ogarnia nad taką, już w tym życiu różnością stopni radowania się w Bogu. Czasem słodkość i uszczęśliwienie, jakim Bóg napełnia duszę w widzeniu albo zachwyceniu tak bez porównania większe jest nad wszystko,
czego przedtem doznała, że zdaje jej się, niepodobna, by mogło być jeszcze co większego, czego by nadto pragnąć miała, jakoż i niczego więcej nie pragnie i większego szczęścia nie prosi. Wszakże odkąd Pan mi ukazał niezmierzoną różność, jaka zachodzi w niebie między szczęśliwością jednego a szczęśliwością drugiego, widzę dobrze, że i tu na ziemi, gdy tak mu się podoba, nie masz miary w darach Jego. Zatem ja chciałabym nie zachowywać miary w służbie boskiego majestatu Jego i wszystko życie swoje, siłę i zdrowie na nią poświęcić, bym snać nie utraciła z winy własnej choćby najmniejszej cząsteczki większej szczęśliwości w niebie. I gdyby mi dano do wyboru, czy znosić aż do końca świata wszelkie, jakie mogą być na tej ziemi cierpienia, a za to potem wznieść się o jeden maluczki stopień wyżej w chwale niebieskiej, czy też zaraz, bez żadnego cierpienia wnieść do chwały, ale w stopniu nieco niższym, twierdzę bez wahania, że z całą gotowością wybrałabym wszelkie cierpienia doczesne, albo za tę cenę osiągnąć szczęście oglądania o jeden stopień bliżej wielmożności Boga. Widzę to bowiem dobrze, że im bliżej kto go ogląda, tym więcej miłuje go i chwali. 3. Nie znaczy to, bym nie miała na tym poprzestać i za najszczęśliwszą poczytywać siebie, gdybym się dostała na najniższe miejsce w niebie. Bodajby Pan raczył mnie na nie dopuścić, nie zważając na wielkie grzechy moje, będzie to i tak nieskończone miłosierdzie Jego, bo zasłużyłam raczej na ostatnie miejsce w piekle. To tylko chciałam powiedzieć, że choćby mnie to najwięcej kosztować miało i chociażby Pan za tę łaskę najcięższy mi kazał ponosić cierpienia, nie chciałabym, o ile by to było w możności mojej, utracić z winy własnej najmniejszego pomnożenia tej chwały. A przecie, nieszczęsna, tylu grzechami swoimi utraciłam ją wszystką. 4. I o tym winnam nadmienić, że w każdej z tych łask, które Pan mi czynił, czy to były widzenia, czy objawienia, miałam w duszy swojej wielki pożytek. Niektóre widzenia sprawiały we mnie skutki zgoła nadzwyczajne. Widzenie Chrystusa Pana pozostawiało wyryty w duszy mojej obraz niewypowiedzianej piękności Jego, dotąd go noszę w sobie. Dość byłoby na to ujrzeć go raz, jakże daleko więcej, gdy Pan tyle razy tej łaski mi użyczy. Jedną z największych korzyści, jakie stąd odniosłam, było to, że się poprawiłam z jednej wady, bardzo dla duchowego postępu mojego szkodliwej. Była to wada taka, ile razy spostrzegłam, że ktoś przypadający do mojego usposobienia przychylnie ku mnie się skłania, takim zaraz do tej osoby przejmowałam się przywiązaniem, że serce i pamięć miałam w niej jakby uwięzioną i ciągle prawie o niej myślałam. Nie było w tym najmniejszej intencji obrazy Bożej, ale niemniej była to rzecz dla duszy mojej szkodliwa i o mało że niezgubna, bo zbytnio się cieszyłam z widzenia tej osoby. Rozmowa z nią i myśl o niej i o dobrych, jakie w niej widziałam przymiotach, zbytnio mi sprawiały przyjemność, lecz odkąd dano mi było ujrzeć Bożą piękność Pana mego, żadnej już nie masz śmiertelnej istoty, która by w oczach moich mogła z nią wytrzymać porównanie i myśli serce me zająć. Jedno okiem wewnętrznym spojrzenie na ten obraz, który noszę wyryty w duszy, zupełną w tym względzie daje mi swobodę serca. I od pierwszej chwili owego widzenia, aż do tego momentu wszystko cokolwiek widzę wkoło siebie, wydaje mi się jakby brzydkością w porównaniu z tą dostojnością i z tym przewyższającym wdziękiem, które widzę w Panu. I nie masz umiejętności takiej ani takiego uszczęśliwienia, które by miało jaką bądź cenę w oczach moich wobec rozkoszy usłyszenia jednego słowa z tych boskich ust. A słyszałam ich przecież tyle. Za czym też mam to za niepodobieństwo? Chyba że Pan za grzechy moje dopuści zatrzeć się we mnie tej pamięci, by ktoś tak zdołał zająć mój umysł, iżby jedno wspomnienie na Pana i na ten w duszy mojej obraz Jego, nie przywróciło mi natychmiast zupełnej swobody serca. 5. Doświadczyłam tego w stosunkach swoich ze spowiednikami. Zawsze kochałam mocno tych, którzy kierowali duszą moją, szczególnie od czasu, gdy zupełnie oddałam się im w posłuszeństwo. Miłość moja ku nim jeszcze bardziej się wzmogła. Nieskądinąd, jak sądzę, pochodziła we mnie ta rosnąca ku nim przychylność serca, jeno z tego, że w całej szczerości i prawdzie widziałam w nich namiestników Boga. Stąd też, czując się zupełnie bezpieczna w tym względzie, z prostotą wszelką okazywałam im swoje dla nich uczucia. Oni przeciwnie, jako bogobojni i wierni słudzy Boży obawiali się, bym się w czym nie uplątała, i by przywiązanie moje choć święte, nie przebrało miary. Z tego powodu surowo i twardo mnie odpychali. Śmiałam się nieraz w duchu,
Widząc, jak bardzo się mylą, nie zawsze też wdawałam się w obszerne tłumaczenia, dla przekonania ich, jak mało jestem przywiązana do jakiej bądź rzeczy stworzonej. Ogólnie tylko uspokajałam ich i oni też, w miarę jak głębsze duszy moje i poznanie odkrywało im, jak wiele jestem winna Panu, pozbywali się tych obaw i podejrzeń swoich, które zawsze bywały tylko z początku. Z tych widzeń, w których Pan mi się ukazywał, coraz wyżej rosła we mnie miłość i ufność ku Niemu. Tak ustawicznie z Nim przestając, coraz lepiej Go poznawałam. Widziałam, że będąc Bogiem, jest także i człowiekiem, i nie dziwi się ułomności ludzkiej, bo zna nędzne utworzenie nasze, tylu upadkom podległe skutkiem grzechu pierworodnego, dla naprawienia którego On przyszedł, choć to Pan. Mogę przecie rozmawiać z Nim jak z przyjacielem, bo widzę i czuję, że nie jest to Pan na podobieństwo tych, których tu na ziemi mamy za Panów, a którzy całą wielkość swoją zasadzają na okazaniu swej wielkości i wielmożności. Można z nimi mówić tylko w pewnych godzinach i to nie każdy, tylko ludzi wyższego stanowiska i rodu. Biedak jaki, jeśli ma do nich potrzebę, ileż dróg ubocznych, ile protekcji, ile zachodu nałożyć musi, nim się posłuchania doprosi. A cóż dopiero, jeśli to nie Pan zwyczajny jeno król, tu już ubogi człowiek z pospólstwa nie ma przystępu. Trzeba być szlachcicem dobrze urodzonym, a i ten niełatwo się dostanie przed oblicze królewskie, jeśli nie uprosi dworzan przybocznych i faworytów, a ci nie są to, rzecz pewna, ludzie, którzy by świat zdeptali nogami i bez bojaźni, jak być powinno, mówili prawdę. Tacy ludzie nie są przydatni do przebywania na dworach królewskich. Tam prawda nie popłaca. Tam co widzisz złego, musisz pokrywać milczeniem i ledwo w myśli śmiesz je potępić, byś snać nie popadł w niełaskę. 6. O królu chwały i panie panujących, twoje królestwo nie potrzebuje do obrony swojej marnych ogrodzeń, bo jest to królestwo wieczne, jakże swobodne, bez potrzeby pośredników, każdemu otwarty przystęp do ciebie. Dość ujrzeć osobę twoją, a widzi się od razu, że ty jeden godzien jesteś tej nazwy Pana. Sam widok majestatu twego bez orszaku królewskiego i bez straży dostatecznie świadczy o tym, żeś ty jest król, tu na ziemi. Widząc króla samego, niełatwo poznać w nim króla. Jakkolwiek by chciał być uznanym w swej królewskiej godności, nikt mu nie da wiary, bo sam z siebie niczym się różni od drugich, potrzeba dopiero, by ludzie widzieli zewnętrzne na nim oznaki królewskie, aby go poznać mogli. Dlatego też słusznie otacza się tą pożyczaną okazałością, bo gdyby nie ona, nikt by na niego nie spojrzał. Potęga i wielmożność nie z niego wynika, lecz powagę i władzę swoją bierze skądinąd. O Panie mój, o Królu mój, kto by zdołał ludzkimi słowy opisać wielmożność Twoją, niepodobna nie widzieć, żeś Ty jest wielki monarcha sam z siebie. Taki jest ogromny majestat Twój, że nie można nań patrzeć bez strachu. Ale większy jeszcze strach ogarnia, Panie mój, gdy się widzi to głębokie upokorzenie, do którego majestat swój poniżasz i ta miłość, którą raczysz okazywać takiemu jak ja stworzeniu. Wszakże ochłonąwszy z tego pierwszego przestrachu, wolno nam przedstawiać Tobie wszelkie potrzeby swoje i rozmawiać z Tobą, ile sami zechcemy. Na miejsce strachu, jaki wzbudzał w nas widok majestatu Twego, następuje inny, większy strach, byśmy Ciebie nie obrazili. Ale nie jest to strach karania Twego, jeno bez żadnego porównania większy strach utracenia Ciebie samego. 7. Takie są, oprócz innych wielkich, korzyści pozostające w duszy z tego widzenia. Po skutkach jego poznaje się, czy ono jest od Boga, jeśli Bóg raczy dać duszy światło ku temu. Bo, jak już mówiłam, nieraz podoba się Panu pozostawiać ją w ciemnościach tak, iż tego światła nie widzi. Nie dziw, że wtedy znając siebie tak nędzną i grzeszną, mimo woli się boję. Niedawno, bo w tym czasie, doznałam takich ciemności. Przez cały tydzień byłam w takim stanie, że nie miałam ani zdołałam wzbudzić w sobie uczucia swoich dla Boga powinności ani pamięci łaski dobrodziejstw Jego. Umysł miałam odrętwiały i sama nie wiem, gdzie i jak się błąkający. Nie było w nim zapewne myśli złych, ale tak się czułam niezdolna do jakiejkolwiek myśli dobrej, że śmiałam się z samej siebie i pewne miałam zadowolenie, widząc taką niskość duszy swojej,
Skoro Bóg na chwilę zawiesi ciągłe swoje w niej działanie, czuje wprawdzie dusza w tym stanie, że nie jest to taki stan zupełnego opustoszenia wewnętrznego, jak go niekiedy doświadczam i wyżej opisałam, ale jakkolwiek nas zbiera drewna i robi to niewiele, co sama z siebie zrobić może, ogień Bożej miłości nie chce zapłonąć, wielkie jeszcze miłosierdzie Pańskie, jeśli choć dym się pokaże na znak, że ogień nie całkiem wygasł, Pan w swoim czasie na nowo go rozpali, ale nim ta chwila nastąpi, żadne, choćby aż do wysuszenia głowy dmuchanie, żadne poprawianie drew nic nie pomoże. Owszem, tym bardziej zdawałoby się, ogień zatłumia. Najlepsza wtedy, zdaniem moim, rada, dać za wygraną i przyznać się szczerze do własnej nieudolności swojej, a tymczasem, jak mówiłam, zająć się innymi rzeczami, mającymi zasługę przed Bogiem. Może właśnie dlatego Pan odejmuje jej do czasu dar modlitwy, aby i tym uczynkom się oddawała, a przy tym z własnego doświadczenia przekonała się, jak sama z siebie mało do czego jest zdolna. 8. Ale i to rzecz pewna, że dzisiaj rozkosznie powetowałam sobie z Panem za utrapienie swoje. Ośmieliłam się nawet skarżyć Mu się na Niego. Czyż mało tego jeszcze? Mówiłam. O Boże mój, że mnie trzymasz w tym nędznym życiu, że dla miłości Twojej znoszę je i zgadzam się, kiedy tak chcesz, żyć na tym wygnaniu, gdzie wszystko mi jest przeszkodą do cieszenia się Tobą. Muszę jeść, spać, interesy załatwiać i z ludźmi obcować, a wszystko to znoszę dla miłości Twojej? Ty dobrze wiesz, Panie mój, jaka to dla mnie męka, czemuż więc jeszcze w tych rzadkich chwilach, kiedy mogłabym cieszyć się Tobą, Ty się przede mną ukrywasz? Jak się to zgadza z miłosierdziem Twoim? Gdybym ja, przypuściwszy rzecz niemożliwą, chciała i mogła ukrywać się przed Tobą, jak Ty ukrywasz się przede mną? Sądzę i pewna jestem, że miłość Twoja tego by nie zniosła. Ale Ty zawsze jesteś ze mną i każdej chwili mnie widzisz? Taka nierówność, Panie, nie uchodzi. Zważ, błagam, że jest w tym krzywda dla tej, która Cię tak gorąco miłuje. 9. Takie i inne podobne rzeczy odważyłam się mówić, a muszę tu dodać, że na chwilę pierwej zastanawiałam się nad tym, jak dalece w porównaniu z tym, na co zasłużyłam. Łaskawe i łagodne było to miejsce, które widziałam dla siebie w piekle zgotowane, ale miłość nieraz tak mnie porywa, że już nie posiadam siebie i wtedy z niepowstrzymaną siłą takie skargi wylewam, a Pan wszystkiego tego słucha i to znosi. Chwała bądź tak łaskawemu królowi. Czy ważyłby się kto do ziemskiego króla z taką śmiałością przystąpić, że do króla nie śmie się tak mówić? Temu jeszcze się nie dziwię, królowi i panom naczelnym w królestwie słusznie się należy bojaźń i uszanowanie, ale dziś już do tego doszły rzeczy na świecie, że drugiego życia potrzeba by temu, kto by się chciał wyuczyć wszystkich nowych ceremonii i sposobów grzeczności, poważania, uszanowania, jakich zwyczaj przyjęty wymaga, a przy tym chciałby jeszcze coś życia i czasu oszczędzić na służbę Bożą, mnie się to wszystko w głowie nie mieści. Przyznaję, że gdy schroniłam się do tego klasztoru, nie wiedziałam już jak z ludźmi żyć, bo te ceremonie świat ma wcale nie na żarty. Jeśli któremu z tych wielkich panów przez nieuwagę czy zapomnienie zaniechasz oddać cześć, nie tylko taką, jaka mu się należy, ale i daleko większą, niż na nią zasługuje, on to naprawdę poczytuje sobie za obelgę, i trzeba dopiero przepraszać i tłumaczyć się, że to się stało tylko przez nieuwagę, że nie miałeś zamiaru ubliżenia mu i szczęście jeszcze, jeśli ci uwierzy. 10. Powtarzam, już nie wiedziałam jak żyć ze światem. Biedna dusza zewsząd tu ma troskę i umęczenie. Z jednej strony mówią jej, że dla uchronienia się od grożących niebezpieczeństw powinna wciąż pamiętać o Bogu i myśli swoje do Niego kierować. Z drugiej żądają od niej ścisłego przestrzegania wszelkich grzeczności i ceremonii światowych, by snać tym, którzy na takich fraszkach honor swój zasadzają, nie dała zgorszenia i powodu do obrażenia się. Ciągle miałam z tym utrapienie, przepraszaniom nigdy nie było końca, bo, jakkolwiek się starałam i uczyłam, nigdy nie zdołałam ustrzec się różnych uchybień w tych bagatelach. W rzeczy samej, życie zakonne powinno by dostateczną być dla nas wymówką od tych ceremonii wedle sprawiedliwości. Nie należałoby nam brać za złe podobnych uchybień, ale na to odpowiadają, że klasztory powinny być szkołą i siedliskiem obycia i dobrego wychowania. Tego ja żadną miarą nie rozumiem. Snać słyszeli,
co mówił któryś święty, że klasztor powinien być szkołą i dworem, kędyby ludzie dobrej woli wychowywali się na dworzan Królestwa Niebieskiego, a oni to słowo najprawdziwsze zupełnie przeinaczyli. Jakim sposobem, kto z powołania swego powinien się starać o to, aby we wszystkim podobał się Bogu, a światem się brzydził, ma jeszcze tak bardzo troszczyć się o to, aby podobał się ludziom światowym i stosował się do ich wymagań, i to jeszcze tak często się zmieniających, bo gdybyż to można tych reguł wyuczyć się raz na zawsze, jeszcze by to uszło, ale teraz do napisania i zatytułowania listu potrzeba osobnego profesora, który by nauczył, co i jak robić, na przykład, kiedy zostawić margines z prawej strony arkusza, a kiedy z lewej, albo jak tytułować jaśnie wielmożnym tego, który przedtem nie tytułował się i szlachcicem. 11. Nie wiem, jak daleko jeszcze to zajdzie. Nie mam jeszcze 50 lat, a tyle już w tych rzeczach przeżyłem różnych zmian, że teraz nie umiem żyć i nie wiem, jak tam dzisiaj trzeba się zachowywać na świecie. Cóż poczną ci, którzy dopiero się urodzili, jeśli im przyjdzie długo żyć? Wyznaję, że szczerze mi żal ludzi pobożnych i życiu duchowemu oddanych, którzy dla wyższych i świętych celów zmuszeni są żyć wpośród świata. Mają oni straszny krzyż do dźwigania. Gdyby tak zdobyli się na odwagę i jednomyślnie wszyscy ogłosili się ignorantami i radzi zgodzili się na to, by ich miano za ignorantów w tej zbytnio lekkiej umiejętności, dużo oszczędziliby sobie kłopotu. 12. Lecz w jakież to zaplątałam się dzieciństwa. Chciałam mówić o wielmożnościach Boga, a zeszłam na długą rozprawę o małościach świata. Kiedy Pan użyczył mi tej łaski, że je mogłem porzucić na zawsze, więc już i mówić więcej o nich nie chcę. Niech się tam bawią nimi ci, którzy z takim zachodem i trudem ubiegają się za tymi błahostkami. Daj Boże, by nie odpokutowali za nie w przyszłym życiu, gdzie nie masz odmiany. Amen. Święta Teresa Zawini, Księga Życia. Koniec rozdziału 37.